Może już powinien działać stream, więc dzień dobry wszystkim. Ja jestem Rudy z Rzucaj Nie Gada i dzisiaj ze mną jest, jak ostatnio, Van, Ola i Strzyga. Pomachajcie wszyscy. Haha, straszliwie śmieszne. Dobrze. A przechodząc do meritum i sesji. Kto by chciał przypomnieć, co było na ostatnim? I czemu to jest Ola? Czemu to jestem ja, to nie wiem. Natomiast co było na ostatniej sesji? No, mamy przesrane. Mamy po prostu przesrane. Panowie, moi kochani towarzysze, obudziliśmy się rano. Dostaliśmy w ogóle list, zaproszenie na spotkanie z hrabiną, nie, czekaj, baronową, na spotkanie z baronową, do którego nie doszło, w sensie doszło do spotkania, nie doszło do spotkania z baronową. Ażeś wszystko pomyliła, jak leci. To na początku odebraliście list od pewnego Nosferatu, który chciał, żebyście mieli kontakt do Camarilli jakiś. Nie, to był list nie, od Nosferatu? To od baronowy. Nie, to był list od baronowej. Wszystko pomaliłem ja. To, potem się spotkaliśmy na schodach z Sabiną, Dziunią w fajnym wdzianku i bardzo długo się na to spotkanie szykowaliśmy i nie chcieliśmy wyjść i do ostatniej chwili zwlekaliśmy. Po czym zapadło sakramentalne od mistrza gry: musicie wyjść na to schody. Więc wyszliśmy bardzo dzielnie na tej schody na ścięcie. Spotkaliśmy się z Sabinką. Sabinka nam powiedziała: wszystko fajnie, pięknie, baronowa was chce was tak bardzo. No dobra. Po czym telefon zawibrował Teodorowi i się okazało, że ktoś się czai pod biblioteką naszą kochaną. I się okazało, że kto to jest? To jest właśnie ten Nosferatu od Camarilli. Sebastiano. Sebastiano, dokładnie. Dziękuję. I on powiedział, że no, nie zgadniecie, Camarilla też nas bardzo chce. Ale no bardzo, po prostu musimy zrobić casting i tak interview i co nam zaoferują, jakie benefity. No i w każdym razie potem było spotkanie z Royem Herrera, który jest ci on potomkiem baronowej. I dalej uważam, że mam przesrane. I Roy chce, żebyśmy dowiedzieli się, co Camarilla kupuje od cienkokrwistych alchemików, a Camarilla chce, żebyśmy szpiegowali dla niej baronową i Roya. Si? Si. Tak, i dali wam tak, jeszcze namiar tak na było. Pewną osobę. Tak, nazwać czarną. W jakimś... zajeździe? Nie, coś mi się pomerdało. Ja mam wrażenie, że to jest... Płonące siodła? Czekajcie. Koło, jak to... nie. Koło. Coś z kołem było. Płonące siodła to nie ten film. To nie ten logo. To jest bar motocyklowy pod miastem. Płonące koła, tak, mam to w notatniku. Yeah. Koło czy koła? Koła, ja mam koła. Ja mam koło. Też mam zapisane, że koła. Okej, okay, to 2-1. A mistrz gry powie koło i będzie to dwóch. Mistrz gry ma w notatkach koło. Ha. Ale co mistrz gry wam powiedział, to nie pamiętam, szczerze mówiąc. Na pewno można odsłuchać poprzednią sesję. Zapraszamy do tego gorąco. Wampiry się rozkręcają. Krew się powoli w nich budzi. Tak. No i słucham was bardzo. A to spotkanie z Royem Hererą, ono było
około północy, przed północą się umówiliśmy o niego? Tak, tak, zaraz o 23 z tego co pamiętam. To o której mniej więcej jest? Bo jest, panie mistrzu, jaka jest pora roku? Październik. No mówiłem, że 15, zaczynaliście 15 października, więc teraz jest 3 dni sobota. Później bodajże. Jest sobota. Okay. Jest sobota. Czyli świt jest późno, stosunkowo. Dla uproszczenia przyjęliśmy, że od 19 do 7 jest noc. Tak. Dobrze pamiętam? Mniej więcej tak, tak pokazywało w internecie, że w São Paulo i Minnesocie tak 15 sierpnia wygląda dzień. Jest to dosyć na północy Stanów, więc jak tam najbardziej jest zimno i ciemno. Noc. I. Więc wyszliście tak ze spotkania, z kawiarni. I gdzie chcecie zmierzać dalej? Chcecie tej nocy jeszcze coś zrobić, zapolować, brnąć dalej w intrygi? Poczekać, aż problemy same przyjdą do was? Może jedźmy do nas i omówmy naszą gównianą sytuację. To jest dobry pomysł. Zgadzam się. Czyli co, tam przyjechaliśmy... Luka, przyjechałam z tobą, twoim czerwonym Chevroletem. Impalą, roczym 67. O imieniu Christine. Tak. Ja tradycyjnie jadę za wami. Ja pytam jakiś, nie no. Amerykański pasatem. Jakimś Priusem czy czymś takim. Dodge'em. To jest najbardziej amerykańskie auto, jakie może być. Plus jest hybrydą, więc jest jeszcze cichy. To prawda. Idealny dla nas relatu. Patrzę... Czyli to... dojeżdżacie do swojego terytorium, do swojej malutkiej domeny. I czy chcecie dziś, chcecie pewnie pójść to obgadać do Teodora, do was? Ja nie chcę już chodzić do mnie. To proponuję, żeby do nas. Wszyscy wiedzą o moim... Patrzymy na minę Teodora i ma taką minę, taką... Idziemy do nas. Rozgościliśmy się we Włościach i ja tak patrzę na to na Teodora, to na Lukę. Panowie, mamy przesrane. Powiedzcie, że to nieprawda. Sytuacja jest dość gówniana. A anarchiści mi się nie podobają. No ale to co, wolałbyś w Camarilli? I nie daj Boże... u Tremera skończyć? Marilla ci przynajmniej otwarcie mówi, że jesteś śmieciem, którego ma w dupie, a oni pociskają jakieś pierdoły, wyssane z palców Amazony, bawią się kurwa w jakiś folwark wampirzy, gdzie wszystkie zwierzątka są równe, a niektóre równiejsze. Przecież to oni są już tylko do zajebania. Obserwowałem bardzo uważnie tego Hera, kiedy z nami rozmawiał. On wierzy w to, co mówi. To nie jest czysta propaganda, nie wiem, czy to jest praktyczne, nie wiem, czy to działa, nie wiem, czy to się przekłada na ciągłe moldowanie i poczynanie sobie gardeł bez jakiejś hierarchicznej struktury, jak u Camarilli, ale to nie było kłamstwo. Są dwulicowe śmiecie, im się nie podobają. A co, jeżeli tak dobrze udawał? Zawsze tak może być. Okej, okay, na razie co od nas chcą? Na razie chcą, żebyśmy poszperali i powęszyli za tą jakąś kobietą i wywiedzieli się, co Camarilla kombinuje z alchemikami, ale... Popróbuję... Może to nie jest dobry pomysł, żeby dzisiaj.
jutrzejszej nocy pojechać do niej i do tego motocyklowego klubu pubu. Nie mówić jej wprost, że szukamy. Nie mówić jej, że chcemy się dowiedzieć czegoś o Alchemii. Jeśli, że szukamy kontaktu z sobą. Też ponieważ jesteśmy odrzuceni. Też jesteśmy bezstronni, pozbawieni rodziców. Nie stoimy, nikt oficjalnie nas nie przygarnął jeszcze. Więc możemy to przedstawić tak, że interesuje nas kontakt z innymi takimi jak my. Czujemy się, jeśli Luka będziesz w stanie nie patrzeć z wielką pogardą na nią. Jeśli okay. Będziemy to mówić. I myślę, że tak samo możemy powiedzieć, ale pewnie próbujemy się z nim zaprzyjaźnić. Potrzebujemy sojuszników. Miasto jest niebezpieczne, my jesteśmy sami. Dobra, to nie jest głupia myśl. Może powinniśmy też skontaktować się z tym, jak mu było, z tą małą glizdą, która się do nas zakradła przy bibliotece. Sebastiano. No właśnie, moje pytanie. Jak długo, w sensie, czy odpowiemy też na wezwanie Camarilli, czy na razie ich olejemy? Żeby po prostu nie było tak, że przegapimy jakiś moment i na przykład oni wyślą za nami znowu, już nie... O tym mówię. Sebastiano, tylko jakiegoś... Zobaczmy, czego od nas chcą i jakie konkretnie są ich oczekiwania i oferta dla nas. Wiem, że jestem tak samo uprzedzony do Camarilli, jak tylko do anarchistów, ale nie chcę do nich jechać. Ale myślę, że oni chcieli, żebyśmy szpiegowali balonową dla nich. Tak. Przynajmniej tak mówił Sebastiano. Tak. Pewnie wiedzą, że tam byliśmy. Więc byłoby dobrze dać im znać. Mhm. Dał nam adres skrytki pocztowej. Mógłbym udać się tam i zostawić mu jakąś wiadomość. Nawiązaliśmy kontakt. Mhm. Tak, to jest dobry pomysł. Bez szczegółów. Potwierdzimy swoją lojalność wobec Camarilli, a jednocześnie nie powiemy niczego istotnego, niebezpiecznego. To napisze, nawiązaliśmy kontakt. Jak balonowa ma na imię? Izabela de Luna. Izabela. Napiszę IL. Zobaczmy kontakt z IL. De facto możemy to doprecyzować z wysłannikiem IL, bo nie bezpośrednio z nią, prawda? Na razie nic istotnego, na razie nic szczególnego. Chciałbym zawrzeć, że jesteśmy dopiero na etapie zgłębiania naszej relacji. Więcej informacji wkrótce. Tak, można to tak ująć. Nawiązaliśmy kontakt, ma bardzo ogólnikowo. Teodor, czy wiadomość tego typu nie byłaby trochę takim jakby sygnałem dla Camarilli, że tak zdecydowaliśmy się, tak w podtekście między wierszami, że tak zdecydowaliśmy się, jesteśmy po waszej stronie, pracujemy dla was? Czy może zawarlibyśmy też coś, że to jest tylko takie kurtuazyjne powiadomienie ich o tym? No, zastanawiam się po prostu. Nie chcę się na razie deklarować, prawda? Bo myślę o tym... Nawiązaliśmy kontakt z wysłannikiem IL.
rozważamy waszą propozycję. Z drugiej strony... Tak. To jest dobre. Z drugiej strony, czy to, jeśli już skontaktowaliśmy się z Baronową, a rozpatrujemy dopiero propozycję Kamaryli, to czy to nie sugeruje, że rozpatrujemy stanięcie w twojej stronie? Chyba, że ich też poprosimy o spotkanie. I na zasadzie, że nawiązaliśmy kontakt z IL, czy tam z wysłannikiem IL. Spotkajmy się. Co macie nam do zaoferowania? Może spotkajmy się. I na spotkaniu możemy zadać pytania. Też tak może być. No, to takie jest... Dobra. Neutralne. No, neutralne, chociaż troszkę jest to takie wyzwanie. No, równie dobrze mogą nas tak samo zbyć, jak Izabel nas zbyła, czyli po prostu wysłać jakiegoś tam pomyleńca. Nie no, na 100%. Spotkamy się z jakimś po prostu chłopkiem, wysłannikiem, z nikim ważnym. No tak, na pewno. Ja chciałbym zapytać mistrzu gry ewentualnie ten Sebastiano wspominał o przeszłości Mercy, prawda? Mówił coś o tym, że coś tam ci szukają. Czy dobrze myślę? Tak, wspomniał coś takiego. Okej, okay. Bo wszyscy rozmawialiśmy z nim. Okej. Ale to dla mnie to było raczej tak rzucone na zasadzie, że ciebie znam, ty to jesteś jakiś tam, a ty jesteś taka a taka. W sensie, że tak jakby o każdym coś wiedzą. No. Ja to tak zrozumiałam. Okej. To brzmiało trochę jak próba straszenia. No, tak. Oczywiście. To jeśli mamy to omówione, to ja bym się zajął dostarczeniem wiadomości Kamadilli. Dobra. Dobrze, a ostatecznie wiadomość jak brzmi? No w sensie tak, nawiązaliśmy kontakt z wysłannikiem duże I, małe D, duże L. Kropka, spotkajmy się, kropka. I ja idę później do swojej kryjówki, drukuję to na, drukuję tą wiadomość na drukarce. Drukarka jest specjalnie przerobiona, bo drukarki stawiają takie malutkie ślady mikroskopijne, zapisy swojego numeru seryjnego. Są usunięte tą funkcję drukowania swojego numeru seryjnego. I wkładam to do jakiejś takiej anonimowej, beżowej koperty i do tej skrytki pocztowej to zostawić. No rozumiem. Skrytka pocztowa to, jak sama nazwa wskazuje, znajduje się na poczcie. Idąc na pocztę nie widzisz tam nic jakiegoś super podejrzanego. Nie wydaje ci się, żeby ktoś tam stał, ktoś cię obserwował, nawet nie czujesz tego mrowienia na karku. Chociaż widzisz, że tam wszędzie są kamery, lepiej patrzeć w podłogę. Jednak to poczta to jest miejsce publiczne. Ta akurat poczta jest otwarta całą dobę. Z racji, że nie potrafię z niewidocznością oszukiwać kamer, to jest głęboko naciągniętym kapturem na głowę, w okularach. Chyba zaaplikowałem to rozwiązanie Sebastiano i kupiłem sobie. Jestem w stanie kupić sobie o tej porze maskę antysmogową, czy raczej nie? Znaczy nie ma sklepów. Myślę, że takie coś po prostu możesz mieć. Nie jest to jakiś super specjalistyczny sprzęt w końcu. Więc mam tą maskę antysmogową, okulary i po prostu, tak jak mówię, ze spuszczoną głową otwieram skrzydkę, wkładam tam kopertę, rzucam szybko okiem w jedną, w drugą stronę, patrząc na kamery, na to, ile ich jest i gdzie patrzą i wychodzę z poczty. Czy nie chcesz obserwować tego miejsca? Chcesz się oddalić? Nie, myślę, że mógłbym... Jest jakiś, nie wiem, jakaś ciemna alejka, opuszczony budynek,
jakieś takie miejsce, gdzie mógłbym się schować, zniknąć i posiedzieć kilka godzin, albo przynajmniej godzinę, dwie. Bezpośrednio przed wejściem na pocztę nie ma, byś był trochę z boku, byś wszystkich z daleka najwyżej widział. Może być. Więc bardziej zależy mi na tym, żeby być niewidocznym, niż żeby być, mieć świetne pole widzenia, więc czaję się tam, gdzie jestem w stanie się czaić. Tak, jakiś śmietnik, za śmietnik wyjść na pewno, to nie będzie problem. Tylko pytanie, czy ty musisz bodajże sprawdzić, on pobudzenia zrobić, jeżeli chcesz zniknąć. Już patrzę. Wybrałeś na pierwszym poziomie ciszę. Ale głupio wybrałem. No dobra, więc... Zrób mi sukces. Przyciąłem sobie spoza pobudzenia i tak, sukces. Widzę. No sukces to znaczy, że nie stałeś się głodniejszy. Przyciąło mi się na chwilę, przepraszam. Więc siedzę za tym świetnikiem. Dobrze, to w tym czasie, jak ty tam robisz to, co robi Nosferatu wieczorową porą, to co robi Mercy i Luka? Mercy weszła na media społecznościowe na swojego iPhone'a i sprawdza, co tam się dzieje. Zalogowała się oczywiście na swoje konta jako Mercy. I oczywiście jest to użytkownik, który nie publikuje żadnych zdjęć, nie ma żadnego awatara, jest po prostu randomowym, a nawet nie randomowym, tylko tym defaultowym niebieskim chłopkiem. I tak, sobie patrzę, co tam się dzieje. Coś po prostu, szukasz, czy popatrzysz? Po prostu patrzę, co się dzieje na przykład na grupach, do których należę, do których się podpięłam, czyli jakieś tam, nie wiem, grupa, że medycy z uniwersytetu tam z Minneapolis, czy jakaś jeszcze inna grupa, czy właśnie jakieś osoby, na przykład patrzę, co tam mój brat ostatnio za posty wrzucił. Tak jakby na chwilę chcę się oderwać od tych przytłaczających spraw i pomyśleć, okej, to co by w tym czasie robiła Alina? Alina by oczywiście patrzyła na swoje życie społeczne. Na uniwersytecie, to co zwykle na uniwersytecie. Nie wiem, kiedy się w Ameryce zaczyna rok akademicki, ale przekładając na nasze, to właśnie jest początek roku akademickiego, więc dużo pierdół związane z integracją, dyskotekami i tak dalej, i tak dalej. To, co zwykle robią studenci, czyli picie i udawanie się, że się uczy. I kredyty studenckie oczywiście, bo to Ameryka. Poza tym twój brat, w sumie nie ustaliliśmy tego, on studiuje. A on nie studiował nigdy? Skończył studia już? Nie studiował. Nie studiował, po prostu ma tam jakiś zawód, coś tam robi, ale ostatnio bardzo dużo się udziela właśnie w tych poszukiwaniach. Cały czas organizuje jakieś eventy, coś tam się dzieje, szukamy Aliny Michaels. Tak, więc myślę, że on będzie pracował na budowie po prostu, z budowlańcem. Może być. Leje beton, kładzie szalunki i tak dalej. No cóż, no na jego mediach społecznościowych większość to jest cały czas jakieś udzielenie się na grupach zaginionych osób. Jak już się zaangażował, to też pomaga też innym w miarę możliwości. Wiadomo, jak to jest takie, życie się zmienia, zajmuje się czymś, więc się zajmuje wszystkim wokół tego. Ale poza tym, poza jakimiś poradami, które gdzieś tam czyta, gdzieś udziela przy jakichś poradach na temat zaginionych, nic się nie zmieniło. Dalej cię szuka, chociaż widać też po jego zachowaniu, że to z miesiąca na miesiąc słabnie. Już to nie są te pierwsze 3 miesiące, kiedy codziennie szukał, chodził gdzieś, teraz jest raz na jakiś czas, tylko gdzieś wychodzi jeszcze te ulotki ponaklejać z twoim zdjęciem, komuś, kogoś zapytać,
gdzieś odwiedzić miejsca, gdzie często bywałaś. Poza tym nic więcej. A Luka, co robi w tym czasie? Myślę, że będzie chciał spróbować poćwiczyć swoją dyscyplinę transformacji, skoro już tato tej misji zostawił mu oszpecenie twarzy w ramach motywacji. On także staje przed lustrem w łazience i próbuje sobie wyobrazić, jak te kości, mięśnie się przesuwają pod skórą, żeby jakoś się zmotywować. Ale kiedy tylko myślę o tym, jak to chrupie, jak się przesuwa, rozciąga, to aż mi się wszystko wywraca w żołądku i czuję, że to jeszcze nie jest ten dzień, że to nie jest ten moment, kiedy mógłbym użyć tej dyscypliny. Patrzę się na siebie w lustrze z taką rezygnacją, niechęcią i mówię do swojego odbicia: przestań być takim kurwa lamusem. Dobrze, więc wróćmy do Teodora. Teodorze, bym chciał, żebyś rzucił na czujność. Inteligencja plus czujność. Inteligencja, czujność, w sensie awareness. Tak jest. Trzy sukcesy, tak. Widzisz, że na tą pocztę o tej porze przychodzi zdecydowanie mało osób. Tak naprawdę tam jest jedno okienko czynne i ta skrytka pocztowa, więc przychodzą tu same podejrzane typy, jeżeli już by miały przyjść. Widzisz między innymi, że przychodzi ktoś, kto wygląda jak latynoski gangster. Raczej taki uliczny gangster niż prawdziwy gangster. Nie mafiozo, tylko właśnie gangster. I widzisz, że kręci się oczywiście jak tu w Stanach Zjednoczonych po ulicy dużo bezdomnych i tak tutaj się kręcą bezdomni. Kilka z nich wchodzi nawet do środka, coś chyba próbując wyżebrać, ale są zaraz szybko przez ochroniarza na zewnątrz wyrzucani. Poza tym nie widzisz nikogo. Przez te 3 godziny, dajmy na to. To ja zakładam, że mogę mieć aparat fotograficzny dla samego zawodu, taki wiesz, trochę dłuższym obiektywem. Tak, bez problemu. Jest okay, więc jak ten gangster się kręcił, to cyknąłem zdjęcie. A skrytka, my mamy numer skrytki, ale nie on, w sensie ona działa możesz, tak, że mam... Możesz tak... przesunąć jak do skrzynki pocztowej coś. To po tych 3 godzinach wejdę jeszcze raz na pocztę. Zakładam, że jeśli mogę wsunąć, tam jest pewnie taka jakaś klapka. Tak, tak. Podważę tą klapkę i poświecę do środka, zobaczyć, czy ta kopalnia jeszcze tam jest w ogóle. Kiedy to robisz, w tym momencie słyszysz ochroniarza: ej, co pan tam robi? Proszę odejść od tego. A mogę... Tak, ale zanim to tak zauważyłeś, nie ma już. Przepraszam, ja... Przepraszam i wychodzę szybko. Usłyszałeś tylko za swoimi plecami, jak mamroczy, że w tej nocy to same dziwaki jakieś tylko chodzą. Powalnie na chwilę. Myślę, żeby go zapytać, to stwierdzą, że nie, to nie jest moja specjalność, to nie jest niepotrzebne, jeśli tylko będę wystawiał, więc wchodzę i wracam do siebie. Zakładam, że jestem gangster, więc kiedy będę w swoim schronieniu, używając tego zdjęcia, staram się cokolwiek o nim znaleźć. Rzuć na technikę, inteligencję plus technikę, zobaczymy, jak dużo się wywiedziesz. Ile sukcesów? 3. Dobrze, znalazłeś go. To jest Leon Pascal. Dwadzieścia 23 lata,
Na Instagramie ma jakieś zdjęcia ze swoimi ziomeczkami z gangu. Bujają się głównie w północnej części miasta. No taki gangus. Z gangu typu, z typu tych brazylijskich, kolumbijskich gangów. A są jakiekolwiek zdjęcia w ciągu dnia? Tak, mnóstwo, wszystkie prawie. Uwaga, że możliwe, że... Możliwe, że gdzieś tam przy samochodzie, wyrobić. Gdzieś tam z dziewczyną na dyskotece i tak dalej, i tak dalej. Nic podejrzanego. Właśnie, jak przewijam jego zdjęcia, nie znajduję żadnego zdjęcia, na którym mógłby być ktokolwiek dziwny, kogo mógłby podejrzewać. Bo... Tak, tak, ma zdjęcie takie ja z flagą Camarillą. Oczywiście, nie, nie ma nic, oczywiście nic podejrzanego. Leon robi selfiaszka, asfalta tłumna tam leży. Tak, nie ma nic takiego, niestety. Albo istety. To zakładam, że pewnie ktoś mnie wykiwał. Cóż, trudno. Tyle jeszcze czasu, jeśli mam jeszcze raz tej nocy sam się researchować przeszłość Melcy. No to może niech Mercy opowie, co Teodor jest w stanie znaleźć na tych mediach społecznościowych, na tych starych profilach, znajomych. Na starych profilach, no to na pewno jakieś zdjęcia z imprez studenckich, akademickich na kampusie, może jakieś wyjazdy, na przykład nad jeziora, może nad Niagarę, no zdjęcia z jakimś chłopakiem, całkiem może być ich dużo. No i oczywiście posty urywają się tak mniej więcej 2 lata temu. Okej, to przepraszam, chciałbym sprecyzować, o co mi chodziło, więc myślę, że to przewija, okej, zdjęcia, wakacje, chłopak, wakacje, zdjęcia, imprezy, imprezy. Bardziej chodzi mi o to, że szukam informacji o tym, że bo ten Nosferatu, on wspomniał, że cię znam, czy ty jesteś tą zaginioną, coś w tym stylu, i skupiam się na tym, czy jest na pewno na jakiś... Tak, zwłaszcza tak, jest gdzieś tam, nie na jej profilu, tylko odnośniki do jej profila z jakichś stron, które jakieś tyki, ojejku, jak to się nazywa. No, jest masa tych przecież, którzy szukają zaginionych. Fundacji, organizacji, nawet w policji. Jej brat bardzo dużo, jej cała rodzina swego czasu, potem tylko jej brat został i postawał te... No, jak mocno pogrzebiesz, to możesz też nawet na YouTubie dogrzebać się do nagrania tego, które Alina wykonała, dzwoniąc do koleżanki, a nagrała się na poczcie głosowej, a to tak naprawdę był atak, po którym ona zaginęła. Co słychać na tym nagraniu? Ogólnie to nagranie zaczyna się od tego, że Alina dzwoni, jest bardzo zdyszana i prosi, błagam, odbierz, idę przez park, jest ciemno, ktoś za mną idzie, na pewno ktoś za mną idzie. Potem na pewno pada stwierdzenie, że widzi przed sobą jakąś postać, świecą, błyszczą jej się oczy. I po jakimś czasie następuje atak. Ona krzyczy, błaga, słychać tak jakby szamotanie, bicie, jakieś takie dźwięki bliżej nieokreślone. Nie wiadomo, co się dzieje, ale nie brzmi to dobrze. Brzmi to po prostu, jakby dziewczyna została zaatakowana, błagała o życie i nagranie się urywa. No i oczywiście wszystko to jest w otoczce, że ta koleżanka niedługo później odsłuchała to nagranie, poleciała zaraz na policję, czy tam wezwała policję, ale niestety po Alinie nie było już śladu. Może znaleźli jakieś ślady krwi, ale ciała nigdy nie znaleziono, nigdy nie znaleziono jej rzeczy osobistych, które miała przy sobie.
i policja uważa, że padła ofiarą seryjnego mordercy. Okay. A wiedząc jako wampir samemu, czego szukać, czy w tych dziwnych dźwiękach w czasie ataku, bo czy ten wampir Alinę wypił w czasie tego nagrania? Czy nam się tylko szarpali, a później ją wypił? W sensie, czy jestem w stanie na przykład, wiesz, bo jeśli śmiertelnik zostaje uwięziony i wampir zaczyna pić tego śmiertelnika, no to wiadomo, że nagle to szamotanie wstaje i raczej słychać jakieś, no jest to przyjemne doświadczenie, nie? Więc pytanie, czy wiedząc, czego szukać... Oczywiście ty o tym nie wiesz, że to był ojciec Luki, natomiast no wiedząc to, co wiesz, jak najbardziej to mógł być atak wampira, aczkolwiek tak nie słychać się od baniak z pi i jęku. Wiesz co, myślę, że tu podpowiem, że nie słychać samego tego, tutaj na komórka gdzieś upadła, nie słychać tego, ale słychać taki ten charakterystyczny syk, kiedy wampir zaczyna tracić kontrolę nad sobą, ten syk szału, typowy dla wampirów. To ja, korzystając z moich... Ktoś by mógł to pomylić z kotem, ale ty dobrze wiesz, że to raczej wampir. Ja korzystając z moich zasobów internetowych, flaguję ten film jako promujący przemoc z różnych kont, żeby YouTube go ściągnął, bo to nie jest dobry film, który... jeśli ja się domyślałem, to jakiś łowca z odpowiednią wyobraźnią, myślę, że może się 10 razy domyślić, co tam mogło się stać. Tylko, że ten filmik prowadzi się do innych filmików, albo inne filmiki prowadzą się do tego filmiku, takich internetowych amatorów, podcasterów, którzy robią podcasty true crime, kryminalne i mówią o tym, bo to jest bardzo głośna sprawa, albo była głośna sprawa, w zależności od tego, jak na to spojrzeć. Więc no... Swego czasu tak, było głośno. Jakiś serwis tamtejszy, bo to nie jest YouTube oczywiście, tylko nie wiem, Jumrok. Oczywiście. Bo przecież YouTube to nie może być. To oczywiście standardowa formułka ci. Rozpatrzyliśmy twoje tam podanie, ale nie narusza naszych standardów społeczności. Ja też widzę taką scenę, wiesz, to do zaczął ten film, zaczął go flagować i patrzy, możesz także być zainteresowany i widzi 18 innych filmów, gdzie jacyś komentatorzy go omawiają i tak, kurwa mać. Tak, ale to jest wszystko bełkot tam, że o, mordercy w Ameryce, jak działają, że nie chodź po parku, rady jakichś tam influencerek, pseudo, które pomagają kobietom i tak dalej, bełkot internetowy. Zwłaszcza, że wszystkie podcasty true crime bardzo po prostu, no jakiekolwiek zdjęcie, nagranie albo obecność na mediach społecznościowych ofiary przemocy lub ofiary przestępstwa, to jest woda na młyn dla true crime, bo po prostu im bardziej coś, osoba jest medialne, tym bardziej świat tym żyje, że ta osoba zginęła. To jest papka. Może tam jest jeden czy dwa takie źródła, które podchodzą do tego rzeczowo, ale ze względu na brak dowodów to jest wszystko gdybanie. No, oczywiście, Teodor myśli bardziej o potencjalnych łowcach albo innych wampirach, albo kimkolwiek innym, kto chciałby... To było dwa lata temu, jeżeli ktoś by chciał się dowiedzieć, już o tym wie. Chyba tyle z mojej strony. Dobrze, więc myślę, że tą noc można już zakończyć, jeżeli nie chcecie brać innych przedsięwzięć. Jeśli inne przedsięwzięcia też nas nie biorą, to udajmy się na spoczynek. Nie, inne tak przedsięwzięcia zasłużony. Też was nie wzięły. Będę w obroty. Dobrze. Więc zapadacie w sen. Sen. Dla niektórych spokojny. Może Teodorowi się nawet przyśniło to, że łowcy przychodzą po nich, skoro tak całą wieczór szukał, żeby łowcy. Ale
budzicie się. I łowców nie ma przy Teodorze. Przynajmniej tym razem. Ale sprawdźmy, jak wasz głód. Przepraszam, wysiorbałam od Lucille. I teraz jestem najedzona. Nikt z was się nie zrobi głodniejszy. Ta noc była spokojniejsza niż się wydaje. Budzicie się, wypoczęci. Jakie są dalsze wasze plany? Mam takie pytanie organizacyjne. Czy my tak sobie możemy przychodzić do Teodora, czy raczej powinniśmy się na przykład kontaktować SMS-ami, jeżeli chcemy się keep in touch? Myślę, że SMS-ami jeszcze, że jakby, to wiesz, tam to tylne wejście to jest, są takie metalowe drzwi bez dzwonka, nieprzeznaczone raczej do tego, żeby ktoś tam w ogóle podchodził, więc nie ma za bardzo opcji. No pewnie jakbyście podeszli, to od was zobaczy na kamerze, ale może też go nie być, albo robić coś innego, więc myślę, że SMS-y to jest dobra opcja. Gołębia raczej też nie wyślę. Chyba, że szczura. Szczura pocztowa nie może. Ale to myślę, że przynad animalizmem trochę popracować. Mm-hmm. No dobra, no to wysyłam SMS-a, jak poszło na poczcie. Bo bardzo jestem ciekawa. Merci. Bardzo jestem ciekawa. Odpisuję. Spotkajmy się. I tak mamy sprawy. Przyjdę do was. Dobra, no to ja wychodzę od siebie z pokoju i próbuję zlokalizować, gdzie jest Luka. Gdzie jesteś, bracie? Dobrze. Nie, Luka też wstał i wyszedł z pokoju. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze podkręcimy tempo oczywiście. Teodor. Odruchowo sprawdzając, co tam słychać w okolicy. W ciągu dnia kamera zarejestrowała, że ktoś w tym samym miejscu, gdzie wtedy umieszczony został ten list, no, o tej okolicy, ktoś wetnął inną kartkę. A czy widać tylko ktośa? Tak, jakiś menel. Może chce nam Mercedesa sprezentować. Pewno. Dwa. Więc typowo jakby Sztodon ma takie jakieś czarne spodnie, czarny podkoszulek, wkłada sobie taką jakby uprząż na klatkę, do której przypić na ten duży, by mu dobrze leżał pod tym, zakłada płaszcz, hoodie, tą maskę i tak zmumifikowany. Sprawdzam jeszcze na kamerach, czy nikogo nie ma teraz, czy jest, czy nie, dookoła czysto, jest. Czysto jest. Czysto. Wychodzę tylnymi drzwiami, zamykam je szybko, wyciągam tą kartkę, wkładam ją do kieszeni, płaszcza i idę prosto do nich. Dobrze, jest niedziela. Jak wiadomo, niedziela w nocy to akurat miasto raczej śpi przed poniedziałkiem. Ta noc jest spokojna, bardzo mało ludzi na mieście. Zaczął wiać nieprzyjemny, zimny wiatr. Oczywiście dla kogoś, kto już nie żyje, nieprzyjemny, zimny wiatr jest mniej nieprzyjemny. Przynajmniej nie pada. Tak, docierasz do domu swoich znajomych z wyboru, ale jeszcze Luka czy Alina coś robicie? Zanim on przyjdzie? Wiecie, że przyjdzie, dostałeście SMS-a? Dostaliście SMS-a? A dostaliśmy oboje, czy tylko ja? No ty, ale odpowiedź? Możesz się podzielić. Luka w końcu śpi właśnie w pokoju obok. Właśnie dlatego wychodzę z pokoju i od razu szukam Luki. Więc jeżeli tylko go widzę, to mówię, Luka, Teodor do nas idzie. Chce z nami porozmawiać.
myślę, że ogólnie o tej sytuacji, ale też myślę, że dostarczył ten list do skrytki pocztowej dla Camarilli. Oko. No to czekamy na Teodora. Puk, puk. I guess. Czy macie dzwonek? A tak, jest dzwonek. Na pewno. Jak w rodzinie Adamsów. Dzień. To idę otworzyć. Zapraszamy. Wchodzę, Luka. Merci. Siadam w jakimś tym, wciągam tą kartkę i teraz rozwijam przy nich i kładę na stole. List jest krótki, bardzo ładnie napisany, tak na takiej kopertówce. To jest zaproszenie. Zaproszenie na wernisaż malarski, do galerii Stary Teatr. Proszę tylko, żeby się ubrać odpowiednio i zawiązać czerwoną apaszkę z różami na sobie. Czerwoną apaszkę z różami? Coraz bardziej lubię anarchistów. Ale czekajcie, czy to rzeczywiście jest od anarchistów? Nie, to jest od Camarilli. Dostarczyłem wczoraj wiadomość na poczcie. Próbowałem znaleźć odbiorcę, ale... Ale czekaj, czy kiedyś słyszałam od Almosza o jakiejś koterii Stary Teatr. Czy... I to dwóch wampirów, czy to nie byliby oni? Luka, pamiętasz coś więcej? Tak, mam takie mgliste wspomnienie. Coś mi świta. Tak, to na 100% oni są z Camarilli. Ale chwilę pomyśleć. Pamiętam, moja siostra też mi o nich mówił, ale wiem tylko, że jest jedna z ich koterii. Pewnie to Zaradoszy. Bardzo możliwe. Jak rozumiecie apaszkę z różami? Czy to chodzi o materiał z nadrukowanymi obrazkami kwiatów? Czy Camarilla oczekuje... Nie wiem. Może jeszcze doprecyzuję, bo zapomniałem. Zaproszenie jest oczywiście na środę. Czemu oczywiście? Okej, ja myślałem, że to jest jakiś... bo środy są dniem artystycznym w St. Paul. Gdybyś się obracał w odpowiednim towarzystwie, byłoby to oczywiste. U nas w kanałach wygląda tak samo. Nosferatu obraca się w konkretnym towarzystwie. Co pamiętamy? Co się kołacze w naszej pamięci na temat tej koterii Stary Teatr? To dwóch torreadorów, o ile pamiętam. To, co wam się kołacze teraz. Czyli niewiele. ale ja czy... przyznam, że ja zapisałem koterię Camarilli. Rodzeństwo pilnują porządku, Stary Teatr, torreadorzy. Więc myślę, że tyle wie Teodor. Czy myślicie, że oni współpracują z tym całym Boschem i Sebastiano? Czy to jest zupełnie osobny odłam, który znowu... O ile pamiętam, oni byli jakimiś szychami u księcia. Świętej pamięci. Więc mogą grać do własnej bramki. No nic. Ja pamiętam, możemy pójść. Pamiętam, że było trzech primogenów.
Jeden to Tremel, jeden to Brucha, a trzeci? Pentru. Ale Brucha czy Gangrel? Gangrel. Moje mentalne plotki. Notatki mi mówią, że Gangrel. Tak, to zdecydowanie chyba Gangrel. To dużo bardziej pasuje do Kamadyli. Środa jest kawałek czasu przed nami. Myślę, że dzisiaj to jest dobry dzień, żeby pojechać do Pomocy Koła. W niedzielę? No w sumie. Myślę, że bajkarze nie obchodzą dni tygodnia, tak jak inni śmiertelnicy. Myślę, że piękny, błyszczący samochód, akurat tam pasowałby idealnie. Czy Chevrolet Impala ma 2, 3, 4, 5 miejsc siedzących? O ile pamiętam, 5. Okay. Czy zmieszy się? Tak, jak najbardziej. Jest dużo miejsca. Nie mam pojęcia, nie znam się na motoryzacji, tak odpowiem. I obok ciebie koszyk piknikowy. Z tym... Z świeżym śmiertelnikiem. Dokładnie tak. A nawet dwoma. Patrząc na zdjęcia, wygląda jak się tam z tyłu. Jakby są jedne drzwi, ale jest słabo miejsca. To jest taki samochód, który ktoś nazwałby Cadillaciem, widząc go na ulicy. Kto nie zna się samochody, dobrze myślę? Tak, to jest jakiś rodzaj samochodu pseudosportowego, amerykańskie marzenie i tak dalej, więc... Z takimi wielkimi, lśniącymi, chromowanymi... Nieistotne, detalami. Jak wygląda jej ukochany samochód. Jest czerwony. To jest bardzo istotne. Jest czerwony, nawoskowany i lepiej, żebyś nie miał zabłoconych butów. Dokładnie tak, on jest święty. Luka, a czy dalej trzymasz swojego reseraka? Tak, a co? No nie wiem, nie wspominasz o nim na razie, więc upewniam się, że nie zaginął. Absolutnie nie, nigdzie go ze sobą nie zabieram, żeby nie przepadł. W momencie to wymienię zdań, to moje uszy robią tak... Sekrety. Dobrze, czyli chcecie jechać do Płonącego Koła, tak? Mhm. Przy czym, żeby odpowiednio się znaleźć, to myślę, że ja tym razem mam zamiast tej takiej totalnie blandowej blandowych ubrania, włożyłem takie buty wojskowe, czarne spodnie i skórzaną kurtkę, jakąś powiedzmy taką szmaty do przywiązania ryja, żeby dużo bardziej pasowało tego, jak sobie wyobrażam, że wygląda to miejsce. Dobrze, więc jedziecie, tak? Czy ktoś jeszcze się jakoś przygotowuje? Nie. Świetnie. Klub Płonące Koło znajduje się nad rzeką. Ale nie w tej części atrakcyjnej, gdzie ludzie chodzą w weekendy z dziećmi, żeby pokarmić łabędzie czy kaczki, tylko znajduje się w tej części, w której raczej nie chodzi się nad rzekę, bo jest tam po prostu nieprzyjemnie. Mierdzi ściekiem. Tak. I klub ten właśnie znajduje się w tej okolicy rzeki. Nie jest bezpośrednio przy niej, lecz trochę dalej, w starej dzielnicy St. Paul. Sam klub jest klub bar. Jest piętrowym, ceglanym budynkiem, który jest wciśnięty w
pomiędzy stare magazyny a wiadukt, który prowadzi na most. Znajduje się częściowo nawet troszeczkę pod tym wiaduktem. Jest tam po prostu no, mroczno, nieprzyjemnie i idealnie, żeby prowadzić tam gang motocyklowy. Na froncie znajduje się wielki neon przedstawiający koło w ognia, który mruga, widać, że nie działa już zbyt dobrze. Wielki napis też płonący. Koło oczywiście. Przed wejściem, z racji na niezbyt przyjemną pogodę, stoi tylko około 7 Harleyów. Dwóch z jegomości gangsterów, bo nie macie już teraz żadnego wątpliwości, że to są gangsterzy, bo jak tylko przyjeżdżacie obok, to widzicie, że na kurtkach mają wielkie naszywy, a sami wyglądają jak recydywa. Albo po prostu taki imidż. Może to tylko pierwsze wrażenie złe. I to na razie wszystko, co widzicie. Okna są zabite na głucho, drzwi wyjściowe są zamknięte. No z wewnątrz nie da się wyjrzeć na zewnątrz, mówiąc krótko. Jakaś muzyka jest. Na razie jesteście w samochodzie. Mhm. Na razie założyłem, że przejeżdżacie na zwiadzie, żeby zobaczyć, co to jest, i pojechaliście trochę dalej. Może się zatrzymaliście, ale po drugiej stronie ulicy i... Co dalej? Tak, dokładnie tak zrobiliśmy. Wyszliśmy z auta, żeby popatrzeć. Tak, teraz słyszycie po prostu rockową muzykę. Dudnienie rockowej muzyki. To... Chociaż muzy mają dobrą. Motory klimat, też spoko. Klimat trzaśny. Dobra, wchodzimy tam? Czy mamy jakiś plan? Podchodzimy do baru i pytamy o tą czarną, czy... A jak nas zdzielą po ryju? Będziemy najgorszymi wampirami w historii. Puszczą nam w pierdol motocykliści, to... No jak nam śmiertelnicy spuszczą w pierdol, to będzie wyczyn roku. Chyba, że będą nas bić złamanymi kijami do bilarda. A myślę, że gdybyśmy spróbować wejść tam i na początek po prostu posiedzieć. I jak wy w ogóle wyglądacie tak? No bo zakładam, że jeśli jestem w jakiejś skórzanej kłóce, to w miarę się jestem w stanie wpasowywać ewentualnie w ostateczności użyć maski z związku twarzy, ale czy oni wyglądają tak, że jakby, nie wiem, jakbyśmy my nagle weszli do balu motocyklowego i tak... No tak, ja dokładnie zakładam... tak wyglądają. Ja zakładam, że Mercy wygląda tak, że wzrok wszystkich. Dziewczynko, skąd się tu wzięłaś i co tu robisz i dlaczego nie śpisz w łóżku? Mercy wygląda jak studentka, no. Ja mam bluzę standardowo, takie ciężkie buciory wysokie i skórzany płaszcz, taki za kolano. Ja i Luka jeszcze w miarę się wpasowujemy. No Luka myślę, że może mieć problemy. Skórzane płaszcze to raczej jakieś domena metalu czy gotyku. Ale niż... Luka, te włosy takie tutaj blond opadające ci na tą twarz, to tak trochę, nie zrozum mnie źle, jestem twoją siostrą, mam twoje dobro na uwadze, ale tak trochę wyglądasz nie. A to chyba lepiej, żebym odsłonił ryjca i łamał maskaradę. Zajebiście. No nie, ale chodzi mi to o to, nie że łamie maskarady twój ryjec, po prostu wyglądasz jak ofiara wypadku. Przykrego. Tak, z nożem. Możesz powiedzieć, że na motorze? Tak czy siak, odpowiadając na twoje pytanie, Teodorze, nie. Żaden z was nie wygląda jak motocyklista, raczej jak ludzie, którzy chcą udawać motocyklistów i studentka. Nawet nie mamy motorów. Tak patrzę na nich. Teoretycznie mógłbym wyglądać jak motocyklista, ale wydaje mi się, że trzech niepasujących
tego miejsca ludzi jest bardziej spójne niż motocyklista, studentka i got. A weźmy tak, jak jest, najwyżej będziemy się napierdzielać. Jesteś pewien, że tego... To jest chujowy pomysł. To może my będziemy cię ubezpieczać. A, albo pójdziemy zobaczyć, co na tyłach się dzieje. Będziemy ubezpieczać tyły. Mogę wejść jako motocyklista do środka. I jakby poszło naprawdę kiepsko, to po prostu uciekać w waszym kierunku. To jest jakaś opcja. Brzmi jak plan. To się rozglądam, się nikt nie widzi, żeby nagle, wiesz, nie złamać maskarady, modyfikując swoją... A, tu jest pusto na ulicach, tu się nikt nie kręci, jeżeli nie musi w nocy. Okej, okay. To tak super na wszelki wypadek. Kucam przy aucie, jakby mi się coś zgubiło, włączam maskę tysiąca twarzy i wstaję, zakładając, że wyglądam jak... Skoro jesteśmy przy barze motocyklowym, jak jakiś typowy handlowiec. Zrób sprawdzam pobudzenia. Kula. Damn. Ach, głodzik się odezwał jednak. No myślę, że może jestem blisko nich i staję i widzę, wiesz, nie wiem, może szyję walcji tak... Nie, mojej szyi to nie. Ale może myślisz sobie o tych wszystkich Harley'owcach ściśniętych tam w tej knajpie? Spoconych, a! Spoconych! 8 lat nie wybrzydzą. Niedomytych. No ładnie, i widać, kto tu ma krzywdzące stereotypy na temat motocyklistów. Nie wiem, no. No ale moja... Myślę, że moja bestia... smarem, o! Myślę, że moja bestia jakby zainteresowana krwią i nie wnikasz tak, jak znajduje się w wampirze, w człowieku. Tak, ale twoja bestia jeszcze śpi. Okej. Okay. No w sumie tak, to jest tylko taki... Tik. Tak za długo się popatrzyłem na szyję, tak. Zdjęcie pazurkiem. Życzę mi powodzenia. Nie patrz na nich takim wzrokiem, jakim przed chwilą popatrzyłeś na mnie. Co? Czy nie patrz, zastrasz ich. To nie jest moja specjalność. Dobra, co my mamy robić? Mamy tutaj na ciebie czekać, ubezpieczać cię, gdzieś pójść na tyły, zobaczyć. Może miejcie włączony silnik w samochodzie. To w ogóle nie będzie podejrzane. Chcesz nóż? Odsłaniam tą skórzaną kurtkę, ale będziesz taki 30-centymetrowy kocioł. Ale dziękuję. Dobrze, Mistrzu Gry, ja chciałbym tam wejść i zastanawiam się, no co, mam Streetwise na jedną biedną kropkę i mam Larceny na trzy kropki. Czy któraś z tych umiejętności pozwala mi się dobrze odegrać, postać typowego Harley'owca, rozumieć... Streetwise. Okej. Okay. I... Manipulacja i Streetwise. O, moje... Albo charyzma, bo w sumie obydwie... Nie, manipulacja. Bo manipulacja to będzie bardziej, że będziesz chciał ich oszukać, a charyzma, że roztoczysz aurę motocyklisty, tak to interpretuję. Więc do wyboru, do koloru. Dzisiaj tylko nie manipulacja, bo mam całe dwie kropki. Rzuć całymi trzema. Stopień trudności, myślę... 3. No chcesz oszukać Harley'owców, że jesteś Harley'owcem. Nie wydaje mi się to jakieś takie proste. No, ale to wiesz... Z drugiej strony, to nie widzi, oglądam filmy, oglądałem seriale o Harley'owcach. Chcę się po prostu zachować, nie chcę wchodzić w interakcję z kimkolwiek, ale chcę się jakby zachować tak, że... Porażka ewentualna nie zdemaskuje cię od razu, nie. To będzie tylko w razie, gdyby coś się stało. Dwa sukcesy. No to...
nie będzie to tragiczne, ale no musisz, masz tą świadomość, że jak tak idziesz, to nie do końca wiesz, co w tych filmach było prawdą, a co mitem. I kiedy podchodzisz właśnie do tych dwóch, którzy stoją na zewnątrz, jeden pali cygaro, drugi pije z piwem w ręku, drugi tylko piwo. Jak podchodzisz do nich, tak wchodząc do... Oni nie zagradzają ci drogi, no ale patrzą na ciebie trochę tak spod łba, delikatnie mówiąc. Odprowadzają cię wzrokiem do wejścia, kiedy wchodzisz do środka przez drzwi. Widzisz w środku, no cóż, jak z filmu praktycznie, bilard. Wszędzie zadymione, napierdziela muzyką. Stoi tam około 10 osób, wszyscy w skórzanych kurtkach, katanach, wszyscy mają jedno logo na plecach, wszyscy w tatuażach, kilka jakichś tam dziuń skąpo ubranych przy nich. Rodo, jak tam wchodzi, jest po prostu, to jest najgorszy koszmar senny Teodora, że wchodzi w miejsce, gdzie wszyscy się na niego patrzą. Staram się robić dobrą. I tak właśnie jest. Jak wchodzisz, to tak jak na filmach, jak wchodzi obcy do salonu, dosłownie pianista przestaje grać, wszyscy się momentalnie obracają w twoją stronę. No tak. Wkładam kciuki do kieszeni i mówię... Siema. Nie, no to żartowałem z tym pianistą, że przestaje grać, jest tam za głośno, żeby w ogóle cokolwiek usłyszeli. Patrzą na ciebie chwilę. Chwilę i patrzą, co zrobisz po prostu. Część wróciło do gry, część tam coś dalej robi, ale widzisz, że te trzy, cztery osoby cały czas na ciebie patrzą, co zrobisz. Ja im kiwam głową na przywitanie i spokojnym krokiem idę do baru. Za barem stoi kobieta. Młoda. Ładna. Wyzywająco ubrana. Ale nie nazwałby się dziwką, bo bałbyś się chyba, patrząc na jej tatuaże i no dosyć zaawansowaną muskulaturę. Tak, ty to wiesz, podchodzi do tego baru i zastanawia się, jakie logo Maska Tysiąca Twarzy zrobiła na moich ubraniach? Czy ja mam właśnie logo jakiegoś przeciwnego gangu? Czy mam logo jakiegoś totalnie nondescript? I oni mówią wszyscy, co to jest kurwa za bootlegowe logo? Co to w ogóle jest? Ale tak, masz dosłownie, już... masz, jak popatrzysz na kurtkę, na klapę, to masz takie bootlegowe logo jakieś. Cholera wie co, typu tam, jak to jest na tych koszulkach. Nawet Miami 87, tam Cincinnati, coś tam, kojarzysz pewnie te koszulki. Takie jak te, takie sieci odzieżowe duże klubują. Tak, to dosłownie, to jakiś bełkot totalny. Okej, okay, schodzę, zamawiam shotę whisky. Tu akurat mam dużo stel, więc myślę, że jestem w stanie go, wiesz, wlać sobie w rękaw bardzo zgrabnie. Wiesz co, to jest tak absurdalne, że rzuć, bo liczę na porażkę. Mówisz? Tak. Przykro mi, będę ten jeden raz tym wrednym MG. Czuć. Oczywiście na zręczność i stealth. Jednak jesteś obserwowany, więc... Ale stopień trudności tylko 2. Ach, niestety, tylko 2 akurat, 2 sukcesy. No nic, brałeś sobie do rękawa whisky, nie jest to przyjemne uczucie. Nikt się chyba nie zorientował, ale w tym momencie, kiedy te wlałeś te whisky do... wypiłeś tego shota, czujesz, że podchodzi do ciebie dwóch mięśniaków, to nazwijmy gangu. Jeden po prawej, drugi po lewej. Nie pomyliła ci się okolica? Szukam tu kogoś. No to znalazłeś. Jestem Bob. Patrzę na Boba. Bob wygląda jak wielka góra mięśni. Trochę z tłuszczykiem. Ale głowy wyższe od ciebie. Mówię...
James podaje mu rękę i... Nie uściskuję ci ręki. Patrzę na tą rękę, jakbyś, nie wiem... Fuck. Okej. Okay. A ten drugi? Domyślam się, że stoją po moich obu stronach, nie? Patrzysz na drugiego? Mhm. Drugi wygląda podobnie, podobny kaliber człowieka. Szukam czarnej. Żaden z was nie wygląda na nią. Co chcesz od czarnej, Leszczu? Mam do niej interes, ale do niej. O, skąd mam wiedzieć, że nie jesteś gliną? Wyglądam jak glina? No kurwa, właśnie tak. Jakbym był gliną, musiałbym wam powiedzieć, że jestem gliną, kiedybyście mnie o to zapytali. Wiem, że tak nie jest, ale liczę na to, że oni wierzą w ten taki typowy filmowy bullshit. Tak. Można się zawieść czasami na temat tego, co się w filmach oglądało i w tym momencie chyba nastąpiła taka chwila, bo ten drugi odwrócił cię gwałtownie, szarpiąc za ramię do siebie. Nachylił się, żeby zrównać twarz z twoją. Poczułeś ten zapach alkoholu z jego ust i... Może ci wpierdolić, co panie glina, i zobaczymy, czy przyjedzie wsparcie. Mam... I zanim odpowiedziałeś, bo widocznie trzy chwile za długo się zastanawiałeś, za swoimi plecami słyszysz kobiecy głos. Co tu kurwa robisz na moim terenie, Fajfusie? Ten on mnie trzyma, czy...? Nie na tyle, żeby się już nie mógł odwrócić. Puścić cię. Zwracam się i domyślam się, że widzę wampira. Nie. Widzisz motocyklistkę. Kobietę. Kobieta jest dosyć ciekawego wyglądu. Tak byś to opisał krótkimi słowami. Dosyć niska. Jak nawet na kobietę jest niska, ci się wydaje. Ale poza tym wygląda na potężnie zbudowaną, po prostu jest aż kanciasta, aż ta kobiecość jest gdzieś tam rozmyta w tym wszystkim, łącznie w twarzy jest po prostu kanciasta. Można by powiedzieć było, że no modelka to nie jest. Oprócz tego widzisz, że najprawdopodobniej całe jej ciało jest pokryte tatuażami, bo o ile ma je na dłoniach, na szyi, na twarzy, reszty nie widać, ale można się domyślić, to jest ten typ tatuaży. Twarz jest aż rozmyta, kontury twarzy aż są rozmyte przez te tatuaże, ale widać po niej, że jest po prostu, no nie jest urodziwa, delikatnie mówiąc. Łysa. Okej, okay, to pytanie... I widzisz w tym momencie, jak na nią patrzysz, skończyłeś oglądać, z kim masz do czynienia i patrzysz jej prosto w oczy, widzisz taki lekki, czerwony błysk. Pytanie, czy to się odbija neon nad barem, czy właśnie wpada w szał, bo wszedłeś na jej teren. Tak, podnoszę ręce. Ej, chciałem porozmawiać. Przepraszam za wtargnięcie. Możemy porozmawiać? Może na zewnątrz? Kto ty kurwa jesteś w ogóle? Dla kolegów tutaj James, ale... Po chwili, dosłownie chwili, takiej sekundzie, zanim dokończyłeś zdanie, podchodzi... Kogoś, kto byś, o kogo bym ci opisał najlepiej... Facet po 40. Długie wąsy, takie harlejowskie, lekko siwe. Oczywiście też ubrany w skórzaną kurtkę, poćwiekowaną. Widać, że jeden z nich urody takiej mocno wschodniosłowiańskiej. Wysoki, po 40. I mówi z lekkim takim wschodnim akcentem. A ty tu co, czego szuka? Jeśli mogę, wyczuwam sobie tłuch i staram się i
w ogóle zmysły i staram się zobaczyć, czy oni oddychają, bo domyślam się, że ona to jest czarna, ale czy ten drugi, który podszedł, czy to jest człowiek, czy też mam do czynienia z wampirem? Mhm, to zaraz ci powiem, bo to jednak wymaga chwili rozmowy. Okej. No. On też kładzie rękę na tej czarnej na ramieniu i mówi: Bob, Joe, idźcie się zająć czymś innym, my to załatwimy. No i oni popatrzyli, no, jak coś, to stoimy przed wejściem. No i widzisz, że poszli zablokować wejście, jakbyś próbował wyjść bez pozwolenia. Cię nachylamy. No, i widzisz, po tej chwili widzisz, tak, to są wampiry, nie oddychają. Nawet nie udają, że chcą oddychać, czy nie być bladzi, chorobliwi. A jestem w stanie w masę ciusa twarzy przestać oddychać też? Czy nie mam kontroli nad jakby tą całą prezencją? Nie oddychasz w tej masce. Okej. Okay. Ja się nachylam troszeczkę w ich kierunku. Więc jeszcze raz przepraszam za wtargnięcie. Wiem, że to jest godne ze zwyczajami. Chciałem z wami porozmawiać. Widzisz, że czarno zaczynasz szerzyć kły na ciebie. Po prostu ci kły pokazuje w tym momencie. Widać, że ona jest na granicy wytrzymałości, że to jest moment przed wybuchem, ale ten drugi, ten jej towarzysz, łapie ją znowu za ramię. Chodź, porozmawiamy w kącie. I pcha przed sobą tą czarną, tak jakby on tam niby dowodził. On mówił do niej? Do niej, tak, do niej. Chodź, porozmawiamy w kącie, ale też za tobą skina głową, że masz iść za nimi. To nie prowadzi do takiej loży, gdzie możecie usiąść dalej od wszystkich. Kiedy siadacie, to ta czarna od razu: czego kurwa chcesz na moim terenie, frajerze? Kto cię przysłał? Przede wszystkim przepraszam, jeśli to nie jest sposób, w jaki to się powinno załatwiać. Jestem młodej koterii, nie mamy kontaktów. Mi nasi rodzice nas opuścili. Przepraszam, no nie wiedziałem, jak się zachować w takiej sytuacji. Jest pierwszy raz, kiedy próbuję nawiązać relację z inną. Patrzę na nich koterię. Nie interesuje mnie twój teren. Chciałem po prostu nawiązać z wami kontakt, porozmawiać, poznać was. Są tu też moi towarzysze, ale czekają dalej. Czy może moglibyśmy się spotkać w jakimś neutralnym miejscu, jeśli to byłoby lepsze dla was? Tu nam jest wygodnie. I najpierw sobie porozmawiamy z tobą. Kto cię kurwa tu przysłał? Właściwie sam się przysłałem. To by pasowało, żeby kurwa wchodzić na teren innego. Prosto w paszczę, kurwa, trzeba być jakimś młokosem bez mózgu. Nie zaprzeczam. Jesteśmy dosyć młodzi. Wyjdziemy na parking, możesz ich zawołać. Daj nam 10 minut. Dobra, dziękuję. Wstaję i wychodzę. No, przepuszczałem, widać, że jak pozwolili ci wstać od stolika, to że mogą cię też wypuścić na zewnątrz. I wypuścili cię na zewnątrz. Jak wychodzę, wy mnie pewnie widzicie na zewnątrz, nie? No właśnie, ja się chciałam zapytać, czy jak wyszli te dwa osiłki, Bob i Joe, to no pewnie z niecierpliwością obserwowaliśmy z Luką. Znaczy oni nie wyszli na zewnątrz, tylko oni wewnątrz, na zewnątrz blokowali wyjście. Okej. Okay. Czyli w zasadzie na zewnątrz nic się nie zmieniło. Nic się nie widać. Zmieniło. Czekamy z niecierpliwością. Dobra. I wychodzi, tak, Teodor się wychodzi pojawia. Ten, kto podaje, ten Teodor z zmienioną twarzą, wychodzi na zewnątrz. Kiwam do was i idę na jakiś tam taki parking z boku tego klubu. No, on jest na przed. Te motory parkują przed, o to chodziło. Okej, to sygnał dla nas, Luka. Mamy iść? Tak, ja myślę, że tak. Okay, idziemy. Okej, okay, dobra. No, macie tą chwilę, żeby jeszcze porozmawiać, bo 10 minut. Czy chcecie porozmawiać? Czy rozpoznaje jakieś emocje na twarzy Teodora, jak poszła
wstępna rozmowa. Myślę, że ponieważ teraz będziemy rozmawiali na zewnątrz, to jeśli nikt nie obserwuje, to zrzucam maskę. A wy mnie tam zajebali. Wygląda na to, że... Nie krwawisz ani nie wyleciałeś oknem. Tak, a wygląda na to, że wejście na teren, na ich teren, to było dużo fopa. Nie wiem, kurwa, jak wam to załatwiają. Kurwa, wysyłają sobie... Może powinniśmy mieć guli. Umiesz robić gula? Wiem, jak to zrobić, ale to myślę później. Słuchajcie, oni są bardzo wkurwieni tym, że weszliśmy na ich teren. Tylko potraktowali to trochę jak jakbyśmy to byli wtargnąć, więc starają się bardzo zapewnić o tym, że nie mamy złych intencji. Okej. Przyszliśmy sami. To nachylam się do nich, mówię cicho, przyszliśmy sami. Ale nie szedł, bo cię nie słychać. No, tak, przepraszam, to nachylam się, mówię po takim szeptem. Przyszliśmy sami, dlatego że czujemy się zagrożeni w mieście i szukamy kontaktu z ciekawistymi. No i stoimy, nie? No i wychodzi po tej dłuższej chwili tak niepewnego stania, bo jednak to trochę minut minęło. I widzisz, że wychodzi właśnie ona... On. Jeszcze Bob i Joe, ale Bob i Joe zostają z tyłu, was tak biorą na bok tego parkingu. I Bob i Joe pokazali wam, że mają gnaty przy sobie. I stoicie za kołek. I ta czarna. To co kurwa chcecie? Jakieś kurwa studenciki, goci i kurwa jakiś pseudo motocyklista. Wy się kurwa urwaliście w ogóle. Przede wszystkim Teodor, Luka i Mercy. Jestem czarna, a to jest Pasza. Cześć. Chcieliśmy was poznać. Co do twojego pytania... Jezu, ja teraz mam jako człowiek... Mózg ma fail. Gdzie jest nasza domena? To jest koło północ... biblioteki. Super, reklamujmy to. To jest pomiędzy centrum São Paulo a Minneapolis, tak jak ustaliłeś sam zresztą. No będziemy gadać o bibliotece. Nasza domena jest w pobliżu biblioteki, dookoła biblioteki. Przyszliśmy do was, bo szukamy kontaktu innymi, których sądzimy, że są podobni do nas. W tym momencie ten Pasza widać, że się tak mocno zamyślił i tak palcem wskazuje, to wy jesteście ci bibliotekarze, coś słyszałem o was. Bibliotekarze? No tak na mieście o was mówią. A co konkretnie słyszałeś? No, że w dupie jesteście, bo bardzo złe terytorium sobie wybraliście. Ci rzeczy... Nasi stwórcy wybrali nam to terytorium, potem nas zostawili samych, więc... No to macie przejebane. Chyba, że się przeprowadzicie. I oni wrócą. Zastanawiamy się nad tym. Ale niestety w mieście jest trochę ciasno. Jak pewnie zauważyliście. I w tym momencie znowu czarna. To czego kurwa chcecie? Poznaliśmy się. Ja jestem czarna, to Pasza. No i co? Możecie spierdalać. Jeśli mamy mówić bezpośrednio, szukamy kontaktu z cienkokrwistymi. No to ich tu kurwa nie ma. Nie trafiłeś. Szczury mi podpiskiwa, mówię, że... Kurwa nie mam czasu na ciebie, pajacu jebany.
spierdalaj. I widzisz, że się odwróciła i po prostu poszła sobie z powrotem do środka i zostałeś z tym paszą. A pasza? Pasza został. Pasza został. Tak, on widać, że ona jest taka, wiesz, na granicy po prostu wytrzymałości nerwowej. A pasza jest sus. Z mojej perspektywy to jest idealne do sytuacji. Teraz możemy normalnie gadać. On tak popatrzył za tą czarną. Tak, nie chcieliśmy obrazić twojej towarzyszki. Jest dosyć nerwowa. No wiecie, jak to jest. Trzeba być spoko, nie ma co się denerwować, no ale ja panuję nad tym, nie macie co się martwić, nie będzie za wami jeździć, chyba, i was mordować. No ale co tam chcecie wiedzieć? Coś mówiłeś o cienkokrwistych, bo to ciekawy temat jest, wiesz? Jak się rozejrzał prawo, lewo, tak jakby udawaną konfidencję chciał wam taką, nachylił się, bo wiecie. Bo też. W związku z tym, to ja mam takie, jak ich szukacie, to wiecie, ja też ich szukam w sumie. Znaczy wiem, gdzie ich znaleźć. Tylko chodzi o to, wiecie, ja nie mogę przeciwko czarnej wystąpić, bo w gangu jak się występuje przeciwko szefowi, to czy jest się wampirem, czy nie, to dostaje się w pierdol. I to w najlepszym momencie. I jej nie zdradzę, bo ją lubię i to jest moja towarzyszka i chuj. Ale wiecie. Jest problem. Ona Boże, czymś handluje. Jakoś. Ona czymś handluje z tymi alchemikami, bo pewnie o nich wam chodzi. No i ja nie wiem czym, a nie mogę, wiesz, zakraść się za nią. Jakby mnie znalazła, że się za nią zakradam, to po mnie. Ale nie jestem też tym mistrzem, tak? A jakbyście udało wam się zobaczyć, gdzie oni jeżdżą, żebym mógł sam się ich odwiedzić, sam, to bym był wdzięczny, tak, bo oni się z czarną co piątek spotykają pod wiaduktem drogi stanowej. Tam jest takie koczowisko bezdomnych. Ona tam wchodzi, ja zawsze czekam przed. Jakbyście tam, wiecie, zobaczyli, dokąd idzie. Co ja mogę? No nic nie mam zamiaru na was zaoferować. Ja jestem prosty chłop. No jak coś, to wam pomożemy. No jakbyście kurwa chcieli oderwać się od tych pajaców zwierz, czy od tej śmiesznej balonowej, no to wiecie. To anarchia chętnie was przywita w swoje ramiona. A my nie jesteśmy jak ta balonowa i jakieś frazesy pierdolimy. My, każdy pilnuje swojego nosa i jebać system. Czyli rozumiem, że oni się martwi o tą czarną, bo rozumiesz, kurwa, ona przez to gówno, z którym handluje, taka nerwowa jest. Wcześniej spokojna była. Ja to z czystego serca, bo ja ją kurwa kocham po prostu. Czaisz, ja ją kocham i ja chcę dobra dla niej. Jakbyście mogli mi pomóc. A nie mogę przecież przeciwko niej się opowiedzieć, bo mnie zajebie. Pewnie w końcu to zrobię, no ale... Kurwa, jak się nadarzyła okazja, że się znaleźli zagubieni, którzy potrzebują pomocy, to wiecie. Trzeba sobie pomagać. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Po przyjacielsku. Ja miałem tylko może propozycję. Mówiłeś, że mamy ich wyczaić, gdzie oni po spotkaniu z nią pojadą w piątek, tak? Tak, to jacyś frajerzy tam, nie wiem ile ich tam przychodzi, ale to jacyś frajerzy, cienkokrwiści, kurwa. No to... Tak. I ty chcesz ich później odwiedzić? Później, dużo później, tak wiesz. A czy, nie wiem, odwracam się do Luki i Melcy, nie wiem czy wy, ale wiem, że ja bym chciał, czy jak pójdziesz ich odwiedzać, to nie potrzebowałbyś też wsparcia? No chłopie, jak się na rozpierdol piszesz, to wiesz, to zapraszam. Tylko ja nie będę z nimi przyjemnie rozmawiał, jak przyjdzie co do czego. Rozumiem. To nie teraz, pierw wiesz. Muszę gdzieś czarną zbajerować, no muszę mieć taki tydzień wolnego, że się tak wyrażę. Ja chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej o nich. Wpierdol to też jest jakaś forma... No, to nie jestem z dyplomatą, więc dowiem się po swojemu po prostu. Myślę, że to jest coś,
czym jesteśmy w stanie ci pomóc. No i super, bo ja najchętniej to ja bym wyjebał ich z miasta. Niby tacy anarchiści, niby do, nie należą, nie, ale coś kurwa kręcą za bardzo, pierdolę takie układy. To co? Sztama? I podaję ci rękę. Nie, ściskuję trochę mokrą dłonią od whisky. To w prawy rękaw sobie wlałeś to whisky? No wiesz, tak. Piję prawą. Sprytny. No, nieważne. No, sprytne to było z założenia, jak widać, nie do końca. Ale tak ścisnąłeś jego zimną rękę i to jest w sumie pierwszy raz, jak ścisnąłeś rękę innego wampira. W sumie teraz sobie myślę o tym, że śmiertelnicy, gdybym ściskał ich rękę, pewnie czuliby, że coś jest srogo nie tak. Czuliby twoją zimną dłoń. Ja czujesz, że on ma zimną, jak ty, to znaczy zimną, temperatury pokojowej, że się tak wyrażę, czyli gdzieś te 8 stopni jest czy coś, no. A jeszcze, Pasza, jakbyś mógł tylko powiedzieć, czy jest jakaś określona godzina, o której się spotykają? A, no tak. 22, zawsze 22, zawsze to początek nocy jest. Widać, im się śpieszy wszystkim. Oni podobno wcześniej wstają. Oni? Chuj wie, czy oni wcześniej, czy późno wstają. Niewiele mnie to obchodzi. Ale wiem, że oni na tym koczowisku gdzieś z pół godzinki ze sobą coś wymieniają, kurwa, nigdy nie wiem co. Nigdy nie przyłapałem czarnej. A potem on gdzieś tam, on, nie wiem ile ich tam jest. Zawsze czarna nas zabiera, jedziemy z powrotem do klubu. A oni coś tam kombinują, gdzieś tam. Jakbyś zobaczył co, albo wy wszyscy, tak się... To super by było. Widziałeś tam jakiekolwiek pojazdy wtedy? Czy mieli jakieś ciężarówki, samochody? Nic nie widziałem. Czekam na zewnątrz tego koczowiska. Czarna sama idzie. Kurwa, gdyby mnie zabierała. No, nie podoba mi się to. Jedziemy tam z chłopakami, to wiadomo. Nie wyskoczy na nią, że co ona odpierdala i tak dalej, no bo nie będę siary robił. Podkopywał jej autorytetu, ta. Oczywiście. No kurwa, wiesz, pilnują mnie też. Jakbym poszedł tam za nią, to by zaraz któryś kurwa frajer jej doniósł, że który by chciałby się jej bardziej podpodobać, co nie? To ostatnie pytanie i... jeśli to nie wypada o to spytać, to przepraszam i po prostu dajmy, że tego nie było, ale czy czarna jest bardzo uważna? Czarna jest uważna. Jak każdy. Nie wydaje się, żeby była orłem szybującym po stepach, czy jak to tam kurwa się nazywa. Po prostu bardzo nie chciałbym, żeby pomyślała, że ją śledzę. No kurwa, jak padniesz, to no może być niemiło. Lepiej, żebyś szybko biegał. My się do centrum nie zapuszczamy, to tam chuj, będziecie przed nią bezpieczni. No chyba, że ją wkurwicie, to wam nawet tą bibliotekę spali. Rozumiem. Do zobaczenia. Aha, jak się dowiemy czegoś, jak mam się z tobą skontaktować? A, no to czekaj, dam ci numer, SMS-ami wysłujesz. I wyciąga po prostu komórkę, ci dyktuje numer telefonu. Napisz, że... szukasz nowego motoru. O. Dobra. A ja ci odpiszę, że mam jeden na sprzedaż i się wtedy umówimy na gdzie obejrzeć motor. Dobra. Dobra. No i super. No to trzymajcie się tam. Nawzajem. Dziękujemy panie Pasza. No spoko maleńka. No i wchodzi do środka. A czy Bob i Joe idą za nimi? Tak, tak. Zostało tylko tych dwóch na czujce przed drzwiami po prostu. I rozumiem, że Bob i Joe stają na tyle daleko, że nie słyszeli naszej rozmowy. Tak, to było takie, że oni stoją po drugiej stronie parkingu praktycznie, że nic nie usłyszą. Stawiają tyły. Z perspektywy tego doświadczenia to było naprawdę głupie.
mogło się potoczyć, gdyby nie pasza. Myślę, że czarna zszarpała mi te postrzępy. Była bardzo nerwowa. Tutaj była dużo spokojniejsza niż w środku. W środku zachowała się jak wściekły wilk, któremu ktoś wszedł do jego bliska. Dobra, myślę, może nie dyskutujmy tego tutaj, tylko zabierajmy się do auta i pojedźmy do nas. Tak. Okej. Czyli co, de facto... Czyli jedziecie dokładnie w które miejsce? Myślę, że do kamienicy. Do kamienicy spotkać się, dobrze. Do centrum operacyjnego kamienica, dobra. Brum, 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 tup, tup, tup. Jesteście na miejscu. Oczywiście możecie też już rozmawiać nawet w trakcie, jeżeli chcecie gdzieś zapolować czy coś potem. To tam się jedzie z te 15 minut samochodem, 20. A raczej 15, w nocy nie ma ruchu, nie ma tego. Co tam się wydarzyło w środku? Właśnie, opowiadaj. Wycinam sobie rękę, tak. Znaczy pewnie i tak wszyscy wyczuli zapach whisky, jak wyszliśmy na zewnątrz. Wycinam sobie rękę tak niepoznacznie, ale też uważając, żeby nie poptać tej... Jesteś ranny? Opatrzę cię. Nie. Nie zachap tapicerki! Luka! No co, nie. Wiesz, jak się źle spiera z tego krew? To whisky, nieważne, to był błąd. Whisky? Czemu masz cały rękaw uchlapany whisky? Nie piłeś rozumiem, się tam? Piłem się z kieliszkiem whisky. Co? Kojarzycie te stare westerny, kiedy Clint Eastwood wchodzi do salonu i wszyscy nagle zaczynają na niego patrzeć? Tak. To tak to wyglądało mniej więcej. A później tych dwóch osiłków próbował mnie zastraszyć. I później czarna ich zatrzymała i już myślałem, że to jest sytuacja, ej, zostawcie go, idziemy porozmawiać, ale ona była na granicy szału po to, że wszedłem bez zapowiedzi na jej teren. Pasza ją uspokoił, powiedział, że porozmawiamy na zewnątrz. Tyle, resztę było z wami. Masakra. Tak, no czarna wyglądała faktycznie na nabuzowaną, ale pasza wydaje się rozsądny. Rozsądny? Tutaj nam na wszystkich słodzi... innych? No dobrze, ale słodzi nam, że chce nam pomóc, ale że my pomóżmy jemu, to on pomoże nam, a tak naprawdę wygląda na to, że chce po prostu... zamoczyć łapy w interesie, który rozkręca czarna. No, to jest rozsądne. Co my wiemy o alchemikach? Niewiele. Wasi ojcowie niewiele. To jest dosyć nowy nurt. W życiu spokrewnionych bardzo mało na to wiadomo. Nawet najstarsze wampiry są żonne wiedzy. Co tak naprawdę ta alchemia może oferować? Ale wiem, że alchemią... sobie Almosza, jak mówi, tpu, plwam na alchemików. Tak, to nawet nie są wampiry, powinno się zabić ich wszystkich. Galają krew. Ale wiem, że ta alchemia coś produkuje. Że skąd się ta nazwa alchemia wzięła? No tak, tak, dokładnie stąd się bierze. To jest coś z magią połączone, ale nikt dokładnie nie wie, jak to działa. Znaczy, ktoś tam wie, ale nie wie, może tak. Wydaje mi się, że Pasza nie sprawia wrażenia kogoś, kto knuje intrygi i próbuje. Myślę, że to co powiedział, że on ją kurwa kocha, a jednocześnie boi się o nią. Powiedział też, że ona zrobiła się dużo bardziej nerwowa i agresywna, potem jak trzeba cokolwiek, coś tam od nich kupować. Nie wiem. Nie wiem, on mi się wydał podejrzany. I wszyscy są jego... podejrzani.
No tak, oczywiście, ale jego motywy... No, wyobraź sobie, że twój stwórca, albo nawet wyobraź sobie, że Luka zaczyna ćpać wampirzy krak i robi się totalnie dziki. Wampirzy krak? Jest coś takiego? Nie. Nikt nie wie, ale jeśli ona od niej coś kupuje, żre to i robi się, czy przyjmuje w jakiś sposób i robi się agresywna, to skojarzenie się nasuwa samo. Tak czy siak. On, jego motywacja wydaje mi się sensowna. Boi się o nią, nie może jasno w ich anarchistycznej hierarchii nie może jasno stanąć przeciwko niej, czy podważyć jej zdanie. Anarchistyczna hierarchia. A? Tak czy siak, nawet jeśli nie do końca ufamy jego motywacji, to dowiedzieliśmy się, gdzie ona spotyka się z anarchistami. No tak. Też z ciężkokrwistymi. I obozowisko dla bezdomnych. Myślę, że potrafiłbym się tam odnaleźć. Obawiam się, że ja też. Ja też bym mogła się ukryć w cieniu nieruchomo. Ale czy... Oh. Boże, mam wrażenie, że odbijamy się tylko od jednego do drugiego, do trzeciego i każdy po prostu coś od nas chce. A to jest normalne, przecież nikt ci nic nie da za darmo. Ja wiem, ale po prostu może źle to wyraziłam, ale no, Luka, mam wrażenie, jakbyśmy po prostu byli takim workiem treningowym. Ja się nikt nas nie bije. Tym jesteśmy, jeszcze nie przywykłaś? Nie przywykłam. Nie zgadzam się. Myślę, że przynajmniej poznajemy powoli innych w tym mieście i myślę, że gdybyśmy kolejny raz mieli spotkać się z Paszą i z Czarną, to na pewno byłoby już łatwiej niż za pierwszym razem, więc ja traktuję to jako bardzo szczęśliwy, dobry zbieg okoliczności, że udało nam się przeżyć i osiągnąć nasz cel dzisiaj. Że tobie udało się przeżyć, chcesz powiedzieć. My siedzieliśmy w aucie. Myślę, że jak my byśmy weszli do knajpy, to by nas od ręki zajebali. A w to nie wątpię. Myślę, że dobrze, że zrezygnowaliście z tego pierwotnego planu wejścia ten raz. Może następnym razem wejdę i będę udawała studentkę, która się zgubiła. Sens. Ja też nie jestem. Nigdy nie byłem szczególnie utalentowany społecznie. Więc. Że nie jestem też koniecznie najlepszą osobą do rozmawiania w takich miejscach. A tymczasem muszę się posilić, więc jeśli nie ma się przeciwko, to może spotkajmy się jutro. Jasne. Okej. Okay. Czy środa, mówię dalej jako Mercy, czyś w środę zamierzamy się spotkać z tymi z teatru? Myślę, że tak. Ale to zaproszenia Ornich nie powinniśmy zignorować. Mówimy tak o każdym zaproszeniu od w zasadzie każdej frakcji, które... To pokazuje... Bo, ale to są ziomki od martwej księżnej. Myślę, że Mercy to pokazuje... A księżna nie chciała nas zabić, więc... Okej. Okay. No w sumie racja. Pokazuje nasze miejsce w strukturze wampirzej tego miasta. Czyli jesteśmy tu niziutko.
Dobra, to co z tymi apaszkami, bo... Bez obrazy. Nie przypominaj. Ale wydaje mi się, że w szafie Luki nie widziałam takiej apaszki i... Teodor, wybacz, bez obrazy, ale nie wyglądasz mi na typa, który ma apaszkę w róże czerwoną. Sprawdź u Almosza, może ma. Mogę zamówić. Okej. Okay. Ona tego środę powinno dojść. Natomiast pytanie, czy interpretujecie to jako apaszkę z rysunkiem róży? Czy mamy mieć apaszkę z wetkniętym kwiatkiem? Nie mam pojęcia. Nie przesadzajmy. Wszystko ma granice. No, ale przecież apaszka z wydrukowanym czy wyszytym kwiatkiem to w ogóle jest kuriozum. To już większy sens ma czerwona chustka czy apaszka i kwiatek. Ale po co kwiatek? Że co, toreadorzy, hej, jesteśmy z wami? Myślę, że apaszki są znakiem rozpoznawczym. Jeśli to jest wernisaż, to na pewno mają tam także śmiertelnicy. Tak pewnie oddziela krwiopijców od bydła. Że tak powiem. To słowo to określa, żółka. Tak ma. Już od dawna. Okej, okay, zerknę do szafy Almosza. Co tam się... Co tam gnije? Pytanie, czy Almosz mógł nosić apaszkę w róże? Nie mam pojęcia, ale chętnie się przekonam. Jeśli to jest jakiś znak rozpoznawczy na spotkaniu w Camarilli, to mógłby mieć coś takiego, nie? Tylko czy Almosz już nie był na takim etapie wampiryzmu, kiedy to inni musieli się starać, żeby spotkać z nim, a nie on z nimi? Może mu zostało z dawnych czasów? Nie ma żadnej czerwonej apaszki, kurwa, w róże. Może Almosz zerwał komuś tę apaszkę. Ale jak Teodor powiedział, teraz... zdobycie apaszki do środy nie będzie żadnym problemem. Okay. Gorzej, że mamy się ubrać. W sensie jakoś sensownie, w standardach Teodoru. W tym sensie ubrać, okej. Okay. Jeśli dobrze myślę, to używanie mocy jest raczej bardzo grubym faux pas w takim miejscu. Więc nie mogę się ubrać maską tysiąca twarzy w adekwatną. Myślę, że to musi być prawdziwe ubranie. No Sferatu, nie noszę prawdziwych ubrań. Proszę, ale wszystkie są praktycznie takie same. Dobrze. Chcesz mi powiedzieć, że jesteś goły i nosisz maskę tysiąca twarzy? Siedziałeś gołą dupą na mojej tapicerce? Tak, ale wracając do meritum, to Teodor chciał iść zapolować. Tak, pozwólmy mu, bo już mu te kurwiki w oczach migają. Więc Teodorze, gdzie idziesz tym razem? Myślę, że w pobliżu jest taki jakiś, nie wiem, firma czy magazyn. Ogólnie jakiś biznes, który ma stróża nocnego i ten stróż nocny pewnie troszeczkę sobie podpija, tam się nic nie dzieje, tam, nie wiem, składują cegły albo jakieś, wiesz, coś takiego, że i tak mi tego nigdy nie okradnie. No i w większości nocy gdzieś tam sobie już później w ciągu nocy śpi. Czasami zaglądam do niego i upijam trochę krwi. Dobrze, rzuć sobie nam na ten odpowiedni rzut. Skradanie się? Tak, skradanie się tam było i coś tam jeszcze miałeś. W karcie masz zapisane. Tak. I skradanie jest ze zręcznością czy ze sprytem? Ze zręcznością. Raczej tak. Right. Czy mnie pytasz? Jeden sukces. Tak, plus serce. Wystarczy.
po prostu sprawdzałem, czy krew się w tobie nie zabuzuje podczas żerowania. Możesz zmniejszyć sobie do innego głodu bez problemu. Zakradasz się właśnie na ten, myślę, parking jakiś strzeżony, ale taki osiedlowy strzeżony, gdzie nikt nie wjeżdża w nocy, więc sobie stróż po prostu komara tnie. Wchodzisz do jego budki, wypijasz z niego tyle, ile potrzebujesz, on się nawet nie budzi. I takim swoim zwyczajem myślę, że to nie jest pierwszy raz, jak się nim żywię, więc biorę taką prawie pustą małpkę, z której tam podpijał, i mu wkładam pełną, tylko otwieram ją i zamykam, żeby nie było, że jest całkowicie zamknięta. Po prostu otwieram ją, wkładam pełną butelkę wódki do kieszeni i wchodzę. Dobrze, tej nocy już nie chcecie więcej robić. Ja bym chciała jednak spróbować wejść do zakazanego pokoju Almosza. Nie wiem, czy go zamknął, czy go zostawił otwarty. W jakim celu? Rozejrzeć się. Tak, to gadanie o tym, że on może będzie miał czerwoną apaszkę i tak dalej. Okej, nie chcę szukać czerwonej apaszki, natomiast tak mnie zaciekawiło, może zostawił po sobie jakieś rzeczy. W zasadzie to nigdy nie byłam w jego pokoju, komnacie wręcz, można by tak powiedzieć. I teraz naszła mnie taka ciekawość, co bym mogła tam znaleźć. Czy może znalazłabym tam jakieś rzeczy, które by nam pomogły? A może po prostu znalazłabym stertę starych śmieci? Pokój jest zamknięty na klucz. Zawsze był zamknięty na klucz. Pytam Lukę, czy ma klucz do pokoju naszego ojca. Nie, Luka, nie masz klucza. Nigdy nie słyszałeś nawet klucza. Absolutnie nie. Drzwi są takie porządne, dębowe, drewniane, osadzone bardzo mocno, żeby nie dało się ich wyważyć, otwierają się na zewnątrz. No, trzeba się do tego włamać. Ani Mercy, ani Luka tak naprawdę nigdy nie byli w jego pokoju. Ten pokój jest, no, komnatą tajemnic dosłownie. Mercy, to czas na bunt dość... anarchistów wobec starszych. Mercy raczej nie ma doświadczenia z używania lockpicków. Nawet nie wie. Ja mam to chyba na jeden tutaj na karcie, jak widzę. Ale Teodor wygląda na śliskiego typa zawsze. Ale Teodor ja poszedł żerować. Ale ja nie chcę, żeby Teodor otwierał drzwi do pokoju Almosza, kiedy nie wiemy, co tam jest. Tam może na nas nawet jakaś wygłodniała bestia wyskoczyć. Ja się wszystkiego spodziewałam, nawet Smog Incarnate. Powiem tak, Teodor byłby skłonny otworzyć te drzwi i sobie pójść stamtąd w ramach przysługi. Ale my tego nie wiemy. Jakie masz klucze? Jakie ojciec ci zostawił klucze? Kamienicy, od domu, od mieszkań innych lokatorów. Patrzę na te klucze. Od świetnika, klucze... od sypu, od piwnicy. Tak, czy te klucze są takie... Bo ten zamek wygląda na... Tak mi się wydaje, że taki staroświecki, nie, prawda? Że to jest ten klucz, nie? Almosz może był staroświecki, ale nie był idiotą. To jest nowoczesny, nie, high security zamek. O kurczę. No ale, drzwi nie są high security, więc aha, jak to w wierszyku było, doktor nie puścił, ale drzwi puściły. Bo nie wyważę tych drzwi. W sensie, jak wyważę drzwi, to on to zauważy, jak wróci. I nas zajebie. To może przez okno. Ten pokój nie ma okna. Ale zostało dawno temu zamurowane. Nie ma nawet śladu po nim. Przez komin. Myślę, że nasze pokoje ogólnie nie mają okien, te, w których śpimy. Myślę, że mają dla pozoru jakoś utrzymane, ale one są na głucho zabite, więc i tak nie, słońce nie dotrze.
Ale to tylko cegła. Ale to pewnie tylko cegła. To tylko drewno. Czy nie ma w tej kamienicy, Luka, żadnych tajemnych przejść, sekretnych schowków pod schodami i tak dalej? No jest tylko miejscówka na strychu. Ale do niej jest normalnie wejście. A co jest w miejscówce na strychu? Nigdy tam nie byłam. W zasadzie to cele i taka... Co? Nie, cele są w piwnicy. Nie, no jest na strychu. Piwnica jest, żeby wszyscy tam weszli. Ale do piwnicy lokatorzy nie mają dostępu. Nie, na strychu by było słychać, no mówiłem, ale może jest staroświecki, ale nie głupi. Nie, no to jest wytłumione. Przeca. Nie, myślę, że Almusz trzymał w piwnicy. Jako dobry, stary Cimice wszystko trzyma w piwnicy. Strych jest dla gości. To mówię, że w piwnicy są cele i powiedzmy sala zabiegowa. W sensie nie, żeby z niej ostatnio korzystał, ale ma. Trochę staroświecką, ale no... W sensie ja nie wnikam, co on tam robił. Nie chcę wiedzieć, co on tam robił. Można tam wejść? Mam klucz. Mogę? Mam nieodpartą potrzebę rozgrzebania życia Almosza. Jego nieżycia też. Możemy zejść do piwnicy. Daj mi ten klucz. Prowadzę cię. Okej, dobra. Czyli schodzicie do piwnicy, tak? Tak. Dobrze. Schodząc do piwnicy, trzeba wyjść na zewnątrz. Ta piwnica nie ma dostępu ze środka kamienicy. To jest specjalny zabieg, nie wiadomo po co, ale każdy wie po co. I myślę, że Teodor widzi, że ta dwójka gdzieś tam jak wracasz, oni cię nie zauważyli, ale ty ich zauważyłeś, że gdzieś wychodzą, gdzieś idą za róg i wchodzą do piwnicy. Interesujące. Sekrety. A to jest już jak wracam z pożywienia się? Tak. To... O, idę za nimi. Rozumiem, że w jakiejś bezpiecznej odległości, że go nie słyszymy. Myślę, że możemy rzutami rozwiązać, czy go słyszycie, czy nie. Chyba, że chcecie po prostu go nie słyszeć. Nie, ja bardzo chętnie zrobię. Dobrze, rzut to kontra. Rzuć sobie spryt plus awareness, czyli wits plus spryt plus czujność, czy wits plus awareness, ci co próbują zauważyć Teodora, a Teodor skradający się oczywiście dex plus stealth. Plus obfuscate. Bo jestem niesłyszalny i niewidzialny. Jeżeli korzystasz z niewidzialności, to oni nie są w stanie cię nawet zauważyć. A ja mam wyostrzony... Wyostrzone zmysły to jest za mało. Niewidoczność... Okej, to żeby... Niewidoczność nie powoduje, że wampir jest niewidoczny, tylko powoduje, że ty go nie chcesz zauważyć. To włączam tylko ten Silence of Death, czyli jestem niesłyszalny, ale dalej jestem widoczny, żeby nie, wiesz, żeby nie robić się głodnym ponownie, czyli skradanie się. Dex plus skradanie plus dwie i kości. I dexterity. Plus dwie kości sobie dodaj z racji tego, że no one nie wyszukują aktywnie wzrokiem. Right. Szału nie ma. Cóż, ale Mercy miała dwa sukcesy, a ty masz trzy. Jak wygląda piwnica? Opisz, Luka. To myślę, że
Ja nie za bardzo wiem, co tam jest. Ja myślę, że jest dość głęboka. Jest to betonowe pomieszczenie, gdzie są cztery cele i taka trochę staroświecka sala operacyjna. Jak z początku XX wieku może wyglądać. Stół operacyjny, jakieś lampy, trochę sprzętów medycznych. A to są cztery pojedyncze cele. Jest światło, taka wiesz, żarówka sobie wisi w tej części, gdzie jest sala zabiegowa, światło jest lepsze. Ogólnie dość nieprzyjemne miejsce. Oczywiście żadnych okien, nic takiego. Ale... I raczej jest wytłumione, w sumie raczej jest wytłumione to pomieszczenie. Tak, i teraz chciałbym, żebyście rzucili. Czy na przykład jest to... Ja bym chciał, żebyście rzucili, bo przypominają wam się te niemiłe chwile z waszego życia i nieżycia. To, jak twój ojciec cię okaleczał, Luka. To, jak Mercy była porwana i przetrzymywana tutaj prawie przez prawie rok przecież. Nie są to przyjemne Frenzy? Wspomnienia. Mercy mówiłaś... Tak, oczywiście Frenzy check, przekładając na mechanikę, czyli siła woli aktualna plus jedna trzecia zaokrąglona w dół człowieczeństwo. Czyli... Mercy, dwa sukcesy, wystarczy jeden sukces nawet. Dobra, czekaj, obczajemy no, jak rzucić. Tam jest taki guzik roll zaraz pod słowem frenzy i to samo przekalkulowuje. Okej, okay, spoko. Tak, technologia. Technologia i... Taki mentalny La Sombra, dokładnie. Takie wyskoczyło mi coś do wypełnienia, modifier i... 0-0 Nic, po prostu okay, roll. Klikać. Zero sukcesów na dużej ilości kości. Nie zdarza się to Wspaniale. Na co dzień. To mój typowy rzut. To La Sombra. Wspaniale, jak to by powiedział ktoś. Też mnie to cieszy. Jeszcze tylko sprawdzę, tak, tu dobrze rzuca kości. Świetnie. Czyli 8 kości, 0 sukcesów. Luka. Myślę, no... To jest ten rusztek, czyli szał strachu. Opisz, jak reagujesz. Może. To znaczy, Mercy też to ci uderza, bo według zasad nawet sukces powoduje to, że jeżeli to nie jest krytyczny sukces, że przez turę masz ten objawy szału, zanim się opanujesz. Więc opisz. Ja stoję z tyłu i widzę, jak oni obydwoje po prostu... Nie, no widzisz, że Alina najwyżej ją wzdrygnęła, bo ona się zaraz, Mercy Malina, zaraz ja się mogę opanuje. Mieć takie jakby początkowe objawy ataku paniki, coś takiego. Tak, za to Luka ma panikę, pełna panika. Tak, ma atak paniki, zaczął krzyczeć, panicznie cofać się do tyłu, potknął się, wywrócił i tak na czwarakach w zasadzie wyciągał z tego pomieszczenia do korytarza, tulił się w kącie i po prostu krzyczy, patrzy się w to pomieszczenie i krzyczy, cały się trzęsie. Stoję jak sparaliżowana i ręce mi dygoczą. Wiem, że powinnam do niego podbiec i mu pomóc, ale jeszcze nie mogę, jeszcze nie jestem w stanie. Gdyby był człowiekiem, zacząłby się dusić w ataku paniki. Taką scenę widzisz, Teodorze. Taką scenę widzisz, Teodorze. Ja się tak. Wycofujesz. Nie tak? Ma. Wycofuję się bardzo ostrożnie. Myślę, że śledzenie moich towarzyszy byłoby lekkim złamaniem zaufania, a doświadczenie ataku pani, ataku szału byłoby już. Opa. Więc zbieram się stamtąd. Upewniwszy się, że Luka, jeszcze przyglądam się Luce, czy nie wygląda, żeby miał wpaść w gniew. Nie sądzę, żeby zaczął
mógł zagrozić Melcy, więc się wycofuje. A na dole co się dzieje? W jakim momencie Mercy może odzyskać dokładnie panowanie? Podchodzę do Luki i na razie go nie dotykam, ale wyciągam ręce. Luka, wszystko w porządku. Czy wszystko jest w porządku? Odezwij się do mnie. Jak ty wyciągnąłeś ręce, to on się aż cały wzdrygnął i tak jakby próbował się wbić głębiej w ten kąt, odsunąć się od ciebie. Nie bój się, to ja. Poznajesz mnie? Jak mogę ci pomóc? Nie wiem, czy on jest w jakimś korytarzu, przedsionku, czy jesteśmy... Przedsionku, powiedzmy. To podchodzę i po prostu zamykam drzwi do tego pomieszczenia, które wywołało w nas taki atak paniki. I stoję nieopodal, ale nie tak, żeby górować po prostu nad Luką. Luka, ty już lepiej? Powiedz, odezwij się do mnie, powiedz coś. Myślę, że tak tylko podciągnął kolana pod brodę, objął je ramionami i się trzęsie. Myślę, że widzisz, że teraz Luka... Nie chcę wam zabierać sceny, ale chcę ją pchnąć do przodu. Że krwawa łza mu płynie po policzku. To jest takie na granicy płaczu właśnie. Samotna łza. Krwawa, samotna łza. Zrób dwie, bo strzyga się zaraz tutaj. Nie. Dostanie szału. Jest jedna. Tak widzisz, że urwało Luce kontakt z rzeczywistością dość mocno. Podchodzę do niego bardzo powoli i bardzo delikatnie, ostrożnie kładę mu dłoń na jego dłoni. Czy wyrywasz mi się? W sensie, nie mówię tego, tylko co robisz, Luka, jako... On się szarpnął. Ten szarpnął się. Ale bo myślę, że kojące słowo mercy już cię powoli wracają do ciebie. Dalej czujesz strach, ale już jesteś w stanie zapanować nad sobą. Dobra, to widzisz, że on się powoli uspokaja, tak stopniowo. Co mogę zrobić? Powiedz mi, co mogę zrobić, żeby ci pomóc. Możemy stąd po prostu wyjść. Okej. Wyciągam do ciebie ręce. Idziemy? Tak, on pozwala Mercy pomóc sobie wstać. I wychodzicie. Dobra, wychodzimy. Z lochu. Widać odkrywanie, przeżywanie przygód to nie był najlepszy pomysł. I myślę, że tej nocy już więcej nie zrobicie. Będziecie siedzieć i przeżywać to resztę nocy. Oj tak. Skończyliśmy na tym, że poszliście przespać dzień, prawda? Tak jest. Tak, dokładnie. Poniedziałkowy dzień. Nie mam energii na nic więcej. W ciągu dnia. Tak, poniedziałkowy dzień przespać i teraz jest... Noc. Noc. Tak, słowo noc. Piszę SMS-a do Teodora. To sprawdzam pobudzenia. Zacznijmy od przyjemności. Czy wasz głód was nie dopadnie? No, po moim ostatnim sukcesie przy rzutach. Naprawdę? Zero? No dobrze. Już.
Chyba jednak ten, ta wizyta w lochu Almosza troszkę bardziej mnie wytrąciła z równowagi niż się spodziewałam. Bestia tam drapie. Tak. Ktoś się zrobił głodniejszy, ktoś nie zrobił się głodniejszy. Mercy. Mercy się zrobiła. I budzicie się o zmierzchu. Łowcy jeszcze nie przyszli. Rodzice nie wrócili. Czarna nie przyjechała. Czarna nie spaliła was w waszych schronieniach. Kamarilla nie zakołkowała was. Anarchiści nie zrobili tego, co robią anarchiści. Tym razem się udało. Dzieją swoją hierarchię? Więc co robicie tej pięknej, poniedziałkowo-wtorkowej nocy? Ja myślę, czy SMS-a że... do Teodora? Czy zamawiamy te apaszki? Chustki apaszki! Trzy apaszki w różyczki. Odpisuję ci... Już są w drodze. Okej. Ja bym... Jedyne istotne, co bym chciał... No takie pierwsze duże wydarzenie pewnie będzie w środę, nie? Przynajmniej takie, o którym wiemy. Natomiast Teodor przed środą chciałbym trochę zwiedzić to koczowisko dla bezdomnych, przyjmując postać jakiegoś takiego, ale nawet nie przebierając, po prostu wiesz, znajduję jakieś łachy, przybłacam się trochę, ubieram się w jakieś łachy i chodzę tam, udając Menela. Wiesz, siadam gdzieś przy jakiejś beczce, w której się pali nie wiadomo co i po prostu przysłuchuję się. Dobrze, to do tego przeskoczymy trochę później, bo to będzie cała scena odpowiednia. To teraz, co robi nasza dwójka rodzeństwa? Stoję przed tymi drzwiami do koju komnaty Almosza i gryzę się z myślami. Jakby tu je otworzyć? Spróbować czy nie spróbować? Czy starczy ci odwagi? No właśnie. I jeszcze przetrząsam różne takie zakamarki, do których mamy dostęp w poszukiwaniu klucza. Czy jest tam jakiś klucz? Nie. Klucza nie ma. Im bardziej go szukasz, tym bardziej go nie ma. Niestety. Ale ja wstaję, mam nadzieję. Zapalować może? Albo Luka co robi? Ja wstaję i mam nadzieję, że Mercy nie będzie chciała rozmawiać o tej strasznej sytuacji w piwnicy. Nie będę chciała. Tak to jest pocieszające. Tylko patrzę się na ciebie. Jak się czujesz? Wszystko dobrze? A czemu ma nie być dobrze? Tak tylko pytam. Chyba... wyjdę. Dokąd? Nie martw się. Nie będę gdzieś daleko. Znaczy to jest rozsądne? Jakbyś nie zauważyła, wszyscy chcą nas... dojebać. A co to za problem? To nie problem. Nie problem? Nie. Masz jakiś... Jak uważasz, jak se chcesz.
A może ty masz jakiś problem z tym, że wychodzę? Nie, nic nie mówię, idź. Okej. Dobrze. Więc chcesz pewnie iść zapolować, tak? No właśnie, tak się zastanawiam, tak się zastanawiam. Ale zanim pójdziesz zapolować, przeskoczmy do Teodora na chwilę. No cóż, przebrać się za Melanela nie jest wyczynem, prawda? Zwłaszcza jak się jest Nosferatu, można powiedzieć, że ujawnia się swoje prawdziwe ja. Tak i tobie to nie zajęło dużo czasu znaleźć trochę łachów, przebrać się, pojechać tam na miejsce i wejść w te koczowisko. Koczowisko, jak to koczowisko? Namioty z część po prostu, prawdziwe namioty, część folii obciągnięte na jakichś patykach, kijkach, starych wózkach sklepowych. No, ogólnie obraz amerykańskiego snu, który się gwałtownie skończył i ktoś się obudził. Jest zimno, więc jak mówisz, płonące beczki gdzieś tam stoją. Jest tam około, tak na pierwszy rzut oka, z 50, może więcej ludzi. Nie jest to małe koczowisko. Jest to sporego rozmiaru, wręcz wioska. Oczywiście śmierdzi. Dużo ludzi siedzi tam naćpanych. Dużo zalkoholizowanych już mocno. Na pewno nie jest to koczowisko, które zrzesza jak tych elitę wśród Meneli, tak bym to nazwał. Bezdomnych po prostu, a nie Meneli. To jest menelstwo po prostu tam w środku. No, myślę, że wziąłem sobie jakieś wymięte fajki, żeby ewentualnie kogoś częstować, żeby się kupić się w łaski jakichś interesów. No i udając takiego niezbyt kontaktowego, łażę sobie po tym i jeśli jest okazja, żeby gdzieś się w jakąś sytuację społeczną włączyć tak bardziej, stojąc z jej, wiesz, na brzegu i przysłuchując, to po prostu sobie chodzę, chcę się dowiedzieć, wiesz, czy cokolwiek interesującego tutaj znajdę. Tak, rzuć sobie na manipulację i oszustwo, czyli subterfugę. Nie mam pojęcia, jak to się wymawia. Subterfuge. Właśnie to, tak powiedziałem. Tak. I mam specjalizację na kłamanie. Czy to się zalicza, czy to jest zbyt... Tak. Myślę, że tak. W końcu chcesz ich wszystkich okłamać, że jesteś z dziomkiem ich. Jak najbardziej. Ostatnio ziomkowanie źle ci poszło. Ale teraz wystarczająco. Nie, no bardzo dobrze. Teraz jak zawodowy menel tam pływasz wśród nich. Jesteś wśród swoich. Wśród swoich. To, że jesteś brzydki, nikomu nie przeszkadza. Oni są, nie są piękniejsi. Wręcz masz takie... Gdzieś z tyłu głowy ci szepcze, że który z nich to jest Nosferatu? Też pytanie. No. Ale co chcesz się dowiedzieć od nich? Co chcesz dokładnie uzyskać? Oprócz tego, że wymienisz się fajkami i porozmawiasz na temat polityki. Wiesz, dowiedzieć się, czy to jest bezpieczne miejsce, czy tutaj jakieś gangi przyjeżdżają, czy policja tutaj przyjeżdża, czy tu można spać bezpiecznie, czy na kogoś trzeba uważać, jakbym się chciał tutaj rozbić. Tak, takie pytania doprowadziły cię do, nazwijmy go, królem. Wszyscy na niego mówią król, on ma taką ksywę, król. Król? Wpisuję go w notatki swoje. Król nie siedzi na tronie, król siedzi na starym materacu. Popija jakąś butelczynę, czegoś taniego. Lepiej nie wiedzieć czego. Tam cię skierowali do króla. Przeszedłeś przez jego ochroniarzy, czempionów króla. Przez jego paladynów. I stanąłeś przez jego obliczem.
i przepchałeś się przez tłum Meneli, stanąłeś przed... Usiadłeś może nawet na materacu przed nim. No wy jesteś, co? O, wygonili mnie tam przy rzece miałem. Wygonili kufa. Wygonili mnie. Gliny czy inni? Nie, przeżykła chuje, zajęły moje miejsce. Tak, ci młodzi tak mają. Zero szacunku. Że zero szacunku dla starszych. Kiedyś to było. O, to pamiętam, no. Kiedyś to było. Kiedyś teraz w pracy nie, miałem teraz... rodzinę. Wtedy to było. Tak, też kiedyś miałem rodzinę. Ale teraz nie mam. No, kiedyś to były czasy. No, ale tu jest spoko. Tylko musisz... paczkę fajek na tydzień nam skołować. Ja mu podaję, no trochę brakuje, ale to więcej dam w następnym tygodniu. To też takie wymięte malborasy podaję. Widzisz, że on bierze od ciebie tak aż łapczywie te malborasy, rzuca się na nie i potem chwilę liczy dokładnie ile jest, ile brakuje dosłownie. 7 par brakuje, to dużo, ale dobrze, masz tydzień gratis od nas. Dziękuję, Królu. A powiedzcie... Ale materac sam sobie musisz załatwić. Co załatwić? Tylko czy tu bezpiecznie? Są tu jakieś, nie wiem, gangi przyjeżdżają, jakaś policja? Jak policja przyjeżdża, to leż i się nie odzywaj. My to załatwimy. My wiemy, jak z nimi postępować. A gangi czasami jakieś tu się kręcą. Typy spod ciemnej gniazdy, ale to wiesz. Leż, nie rzucaj się w oczy. Tutaj weźcie, tą folijką nakryj, o, masz folijkę ode mnie. I wyciąga folijkę, taką... prezent taki. No, nakryj się folijką i udawaj, że... nie śpisz. A jak podejdą do ciebie i cię trząchną, to zacznij żygać. Oni nie lubią, jak żygamy. A to... Często się tu kręcę, na kogo to mam uważać? Kiedy jakoś tak czasami się zmyć może lepiej jest? W piątki motocykliści tu przyjeżdżają. Tu. No, ale dają mi zawsze flachę, to mogą. Nawet czasami daję dwie, to mogą. I tu jest takim... Spotykają, jakieś mafie, chuj wie co mnie to obchodzi. Ważne, właśnie, że co? Płacą. Ale to motocykliści tu przyjeżdżają na koczowisko? Nie, parkują przed, a tu przychodzi taka brzyda, bo jak ona brzydka baba taka przychodzi, bo ojejku. Prawie to taka brzydka jak ty. I ona tam pod tym filarem. I pokazuje w stronę filaru tego wiaduktu, pod którym oni koczują. Tam pod tym filarem staje, potem przychodzi do niej taki, a taki frajer. Tu od nas? Nie, taki z zewnątrz frajer, taki cieniak, co by na ulicy 2 sekund nie przeżył. Znam takich. I potem idą tam za ten prezencik. Nie wiem, co oni się tam ruchają, czy co, ale nie podchodzimy i taką mamy umowę. Rozumiem. A potem się tam pół godzinki cyku, cyku, myku, myku i wychodzi każdy w swoją stronę. Jakieś kurwa zboczeńcy, fetyszyści, pół godzinki się tam dupią? No kurwa. Zboczeńcy. Żeby tak tutaj się dupić. Kiedyś to nie było w Ameryce takich rzeczy, no ale... Nie, kiedyś to przyzwoitości mieli. Czasy. Tak było. W kinie. O! A nie! I tak rozmowa spłynęła na takich rozważaniach filozoficznych, menelskich. Tak. Ja jeszcze później tylko staram się, jeśli się da, zajrzeć w to miejsce, gdzie oni się rzeczywiście spotykają. No cóż, jest tam takie stare szpitalne łóżko z materacem. A. Jest stolik, 2 krzesełka. No i wygląda to jak miejsce spotkań. Sprytne. Takie... Nawet jak tam zaglądasz, to jest tam... dama negocjowalnego afektu, tylko taka...
Tania bardzo. Okej. Okay. Przepraszam panią na emocje, pomyliłem się filany i sobie idę stamtąd. Okej. Okay. Dobrze, to wróćmy do Mercy. Oskar, panowie, Oskar. Ja posłuchuję moim normalnym głosem. Mówisz, że na Oskara polujesz dobrze. Mercy wyszła z kamienicy i w sumie kieruje się w stronę schroniska, ale nie zamierza. Spotkanie siostry Agnes nie jest dzisiaj jej celem. Tylko po prostu wie, że wokół schroniska mogą się kręcić jacyś bezdomni i po prostu ostatnie wydarzenia uświadomiły jej, że jeżeli chodzi o walkę, to jest totalnym lamusem. Więc może by chociaż spróbowała zapolować normalnie, ale to się tak z nią kłóci, z jej przekonaniami i z... Ale spróbuje, ale może nikogo nie spotka akurat, więc... Tak w sumie, co ona tam robi? Jak przechodzisz uliczką, już masz, kręcasz za róg, tu przed, na ulicę, gdzie się znajduje schronisko. Mm-hmm. Dostrzegasz go. Stoi tam. On. Rozdaje ulotki. Mój brat. Jeszcze cię nie widzi. Tak, twój brat. Chowam się w cieniu i stoję nieruchomo. Jest jeszcze wczesna noc. Jeszcze ludzie gdzieś tam przechodzą, idąc z zakupów, wracając z pracy do domu. Ale już niedługo nie będzie na tej ulicy nikogo. On też pewnie pójdzie. Czekasz, aż odejdzie, czy patrzysz, co robi cały czas? Patrzę, co robi. Patrzę na jego twarz. On rozdaje ulotki ludziom. Dobrze wiesz, co to za ulotki. Na taniej drukarce wydrukowana twoja pozdobizna i czy ją widziałeś, jeżeli tak, zadzwoń. I wiele informacji więcej nie ma. Tylko imię, nazwisko jeszcze. Ale ludzie biorą te ulotki, niektórzy na to patrzą, niektórzy biorą te ulotki, ale wkładają do kieszeni, nie zwracają uwagi, po prostu z uprzejmości to robią. Niektórzy przechodzą na drugą stronę ulicy, żeby nie musieć się spotkać z tym człowiekiem. Staram się być w cieniu, niewidoczna. Czy mogę być w miarę pewna, że mi się udaje, czy muszę się bardziej postarać? Nie ma tutaj takiego cienia. Byś musiała wejść w jakąś zaułek, alejkę, tą nieprzyjemną. Stojąc teraz na rogu ulicy, jeżeli ktoś skręci, po prostu cię zobaczy. To nie ma takiego cienia, takiego prawdziwego. Gdzieś może stoisz pod jakąś wejściem do budynku, gdzieś w we framudze wpasowana. Tam może być cień. Staram się właśnie przytulić. Ale nie ma takiego miejsca, że będziesz całkowicie niewidoczny. Staram się właśnie przytulić do jakiejś framugi, ściany. I przez chwilę obserwuję Tomiego. Wydaje mi się, że widzę na jego twarzy zmęczenie, rezygnację. Tak, nie ma już tej werwy, kiedy na początku cię szukał na pewno. Teraz po prostu stoi tam, bo wie, że musi. Ale też zauważasz, że jak przechodzą bezdomni zwłaszcza, to on się mocno aktywizuje, mocno pobudza i podbiega do nich i chwilę z każdym rozmawia. Y-
czy na przykład widzę jakiegoś bezdomnego, że tam z nim porozmawiał i później odchodzi i odchodzi w jakieś bezpieczne miejsce, bezpieczne dla mnie w tym sensie, że... Bo pomyślałam sobie... Tak, idzie w twoją stronę. Że... O, może... A czy ma w ręku tą ulotkę? Czy tak. W ogóle spostrzegłam, że na przykład przyjrzał się jej coś takiego? Tak. Myślę, że to jest czas, żeby się schować i wycofać. Chociaż czuję taki dryk, żeby po prostu podbiec do Tomiego, uściskać go, powiedzieć mu, żeby się nie martwił, że jestem, ale nie mogę mu powiedzieć, że żyję. Bo tak naprawdę nie jestem już człowiekiem. Ogarniam swoje myśli i staram się schować w zaułek. Nieważne, że tam jest brud, syf, smród i ubóstwo. Staram się tam schować i w jakimś ciemnym kąciku. Żeby też ten bezdomny, który tam szedł w moją stronę, żeby ewentualnie nie zobaczył mnie, jak się chowam. Nie zwrócił większej uwagi, jak się chowałaś do zaułka. Minął cię, ty gdzieś tam przycupnięta za jakimś śmietnikiem pewnie. Mhm. Czy chcesz poczekać, aż twój brat pójdzie, czy tym razem zmiana planów? To znaczy w ogóle nie wiedziałam, co planuję. Nie miałam skrystalizowanej wizji w głowie, a spotkanie mojego brata w ogóle mnie wytrąciło z równowagi i całkowicie zapomniałam o tym, co chciałam. Przyszła mi inna myśl do głowy. Może po prostu dałabym anonimowy synk na policję, że nie żyję. Może wtedy... No ale bez ciała to by był tylko... To by była tylko wskazówka. Myślę, że spróbuję. Nie wiem, czy tej nocy jeszcze, bo bardzo mnie to spotkanie rozbiło. Chyba muszę wrócić do kamienicy, do swojej złotej klatki, zebrać myśli. Wychynam się delikatnie zza zaułka. Czy widzę kogoś, czy widzę kogoś z ulotką, czy widzę kogoś, kogo widziałam, że rozmawiał albo mijał mojego brata, czy widzę mojego brata. Twój brat jest tam dwójka ludzi, jeden idzie drugą stroną ulicy, w tą samą stronę, gdzie ty się znajdujesz, drugi odchodzi w drugą stronę, ale tym zaułkiem możesz po prostu wyjść w drugą stronę. To tak robię, przechodzę za łukiem. No to jest za duże ryzyko, bo tak naprawdę, no co ja mu mogę zaoferować, co powiedzieć mu, hej, jestem, a może właśnie to trzeba zrobić, no ale wtedy zacznie mnie wypytywać o wszystko, gdzie byłam przez te prawie 2 lata, co się ze mną dzieje, żebym wróciła do domu, przywitała się z mamą, no po prostu nie, chyba lepiej dla nich, że myślą, że nie żyje. Chyba tak będzie dla nich lepiej. Czy polujesz jeszcze? Czy tej nocy rezygnujesz? Tej nocy rezygnuję. Jednak spotkanie z bratem wytrąciło mnie z... A tym bardziej, że polowanie nie jest moją silną, mocną stroną. Dobrze. Teodorowi na pewno zajmie ten wywiad, tak myślę, nawet z 5 godzin. To dużo, długo mu zajmie. Planowanie, dostanie się i tak dalej.
Więc pytanie, czy wy coś jeszcze robicie, czy na przykład czekacie na wiadomość od Teodora, czy wręcz przeskakujemy do następnej nocy? Z mojej strony może być szluz. Z mojej też. Dobrze. Skoro tak stwierdzacie, więc przeskoczmy do następnej nocy. A że jest to następna noc, to oczywiście głód. Ups. Tylko Luka obudził się świeży. Tak jak było. A ty, Mercis, czujesz to. Gdzie jest krew? Gdzie to jest? Czujesz, że ktoś szepcze ci do ucha. Idź i zagryź go. Idź i poluj. Nie no, muszę się przemóc. Muszę się przemóc. Nie może to być... Nie mogę być taką ofiarą losu. Także wychodzę ponownie. Już nawet nic nie mówiąc Luce. Mhm. I? No to udaje się... udaje się ponownie w to miejsce, gdzie wczoraj spotkałam Tomiego. Staram się być bardziej w cieniu, bardziej w jakimś zaułku, wypatruję. Twojego brata nie ma. Ulica jest pustawa. Kręci się tam kilka jakichś bezdomnych, którzy najprawdopodobniej byli na kolacji w schronisku, ale nie zostają tam na noc, tylko idą do siebie. Jeszcze rozmawiają o czymś, załatwiają swoje biznesy. Jest jakiś bezdomny, taki, który raczej trzyma się na uboczu, w sensie, bo oczywiście nie mam zamiaru nikogo atakować, jak jest tam gdzieś w jakiejś sytuacji, że to by mnie skompromitowało, więc nie wiem, jakiś człowiek przycupnięty w zaułku, widzisz, może... że jakaś kobieta w średnim wieku właśnie wychodzi, też tam pewnie nie nocuje, ale jadła, bo to ten schronisko nie jest tylko też dla bezdomnych, ale też dla potrzebujących, więc to jakaś kobieta, która pewnie stołuje się tam, bo nie ma wyboru, może gdzieś nawet mieszka, okutana w płaszcz, czapkę. Zwraca moją uwagę i podążam za nią. Skradasz się, czy tak stalkujesz? Trochę tak stalkuję. Tak staram się iść mniej więcej jej tempem, trzymać się na dystans i po prostu zwracam uwagę, okej, tam skręciła. Tak, po jakimś czasie poszła. Ona tak idzie taką uliczką, że zostajesz tylko ty i ona i... Jeśli dalej podążysz, ona może się zorientować, jeżeli za nią idziesz. Odwracam się szybko tu i tam, czy ktoś nie, jest, uliczka czy jest to pusta. Jest jakaś taka bardzo, taka powiedzmy na uboczu uliczka. Tak, tak, to już jest taka łącznik, można powiedzieć, pomiędzy dwoma głównymi ulicami, taki skrót. Nie jest to zaułek pełen meneli, ale jest to taka ciemniejsza uliczka.
Myślę, jakie mam teraz opcje. Mogłabym ją zaczepić. Na przykład o jakąś błahostkę mogłabym zapytać, która jest godzina. Po prostu ją zagadać. Może coś... Nie mam za bardzo planu. Po prostu przyspieszam kroku i... Przepraszam panią, czy ma pani zegarek? Nie mam. Która godzina? Nie późno, nie wiem. Czy ona się zachowuje jakoś... Trochę się przestraszyła. Widzi studentkę, to jej to mija za chwilę. Studentka tylko jakoś. Nie ma pani... Nie wiem, która godzina. Troszkę... Jak pójdziesz tą ulicą prosto tam dalej, to tam jest, będzie widać zegar na wieży kościelnej, to sobie sprawdzisz. Aha. Przepraszam, ale... Staram się trochę zgrywać, jakby coś mi było, chociaż tak naprawdę też trzymam... To nie do końca jest gra, ponieważ trzymam na wodzy swoją bestię, która chce wyskoczyć, więc... taka gra pozorów, która nie do końca jest grą. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, co się stało. Wieża na... Może zaprowadzić panią do... Tu jest siostry zakonne, kawałek dalej mają taki przytułek, pewnie pani pomogą. Albo po karetkę, jeżeli pani jest ubezpieczona, mogę zadzwonić. Ja ubezpieczona... A czy mogłaby mi pani dać trochę wody? Nie mam przy sobie wody. Przepraszam cię. Nie, to ja przepraszam. To gdzie był ten przytułek? Mogę panią zaprowadzić, jeżeli pani chce. Jeżeli pani by była taka dobra, to poproszę. I ona cię bierze pod ramię, żebyś się mogła oprzeć i prowadzi cię z powrotem. Czy ja tą mocą nadwrażliwości Obea mogę ją jakoś zneutralizować? W sensie, nie wiem... A jak właśnie mówią zasady? No właśnie, raczej nie. No raczej nie, tylko emocje można jej trochę spokojnie wytłumić. Tak się zastanawiam, jakby ją tutaj podejść, bo tak zaatakować. Mogłoby się to dla niej nie skończyć dobrze. Zasady podpowiadają rzut manipulacja plus perswazja, żeby kogoś zbajerować, żeby akurat się zgodził. Manipulacja plus perswazja... mogłabym rzucić, ale do czego bym ją chciała zbajerować? No to pytanie, bo to będzie stopień trudności określać pewnie. Dobra, raz kozie śmierć. Jak rozumiem, że dzieliło nas parę kroków, więc... Ona teraz się trzyma i prowadzi cię. Aha, trzyma mnie za rękę. To ja udaję... A w zasadzie też trochę nie udaje, bo bestia coraz bardziej drapie i skrobia o te ściany mojej czaszki. Ale
po prostu pozwalam sobie na takie bardzo głębokie, ciężkie westchnienie. Przepraszam. Tak jakby mi coś było, jakby jakiś ból mnie skręcił i po prostu przykucam, opierając się ręką o ścianę budynku. Na pewno nie potrzebujesz doktora? Nie wiem. Tak, domyślam się, że jesteśmy bardzo blisko. Nie wiem, czy ona przykucnęła koło mnie, czy tak, po prostu... Tak. Czy na przykład mogłabym ją mocno jej głową uderzyć o ścianę, tak żeby straciła przytomność? Oczywiście, że tak. Nawet myślę, że bez rzutu, jak patrzę na twoje statystyki, ona będzie w kałucku całkowicie zaskoczona. Więc robisz to? Tak. Dobrze. I... To ja jej tylko rzucę, czy się uległo ci od razu. Dobrze. To muszę pomyśleć, jak to zrobić sensownie. Tak, wyrzuciłem jeden sukces, z tego co pamiętam, bo 6 są sukcesy, więc jesteś na tyle łatwiejszej pozycji i tak dalej, że uderzasz jej głową o ścianę. Ona w pierwszym momencie jęczy z bólu, taki, ale tak słabo, tak uderzasz się jeszcze raz i ona posuwa się nieprzytomna przy tobie. Mhm. Wgryzam się w jej szyję. Dobrze. I piję. Ale tak, wiesz co, w sumie wrzuć. Wiesz co, wrzuć na siłę plus atletykę. Okay. Zobaczymy, czy nie wpadniesz jakiś szał, czy coś przy piciu. Atletyka plus siła. Szkoda, niestety nie. Widać, potrzebowałam tego. Zabijasz ją, czy nie? Myślę, że tak. Dobrze. Czyli wszystkie 3 sobie usuwam. Tak. Głód na 0. A tobie zostały zwłoki na swoich kolanach na środku ulicy. Czy ktoś to widział, czy nie? Rozglądam się. Rozglądasz się i... Na tym skończymy sesję, bo to jest świetny moment, żeby skończyć sesję. Cliffhanger! Nice. Tak, to lepszego momentu nie może być. Po prostu. Dobrze, to na tym skończymy. Dziękuję wszystkim, którzy nas oglądali mimo przerwy technicznej i tak dalej. Czyli według statystyk, które mi pokazuje jeden widz. Chyba, że któryś z was ogląda. Dziękuję. Do zobaczenia. Strzega, pomachaj. Ha, ha.